This ain't no hipster shit. Witamy na poczynaniu.pl. Ja jestem Jurand. Jest ze mną Brzyd i mamy dzisiaj specjalnego gościa. Jest z nami Arkadiusz Matos z Dietetyki Nie na Żarty. I dzisiejszym topikiem w gruncie rzeczy będzie właśnie żywienie, głównie w sportach siłowych. Przebrniemy przez sporty siłowe, porozmawiamy również o wpływie samego odżywiania na choćby performance. I w sumie, co byś Rafał jeszcze dodał? No głównie będziemy się kręcić wokół jedzenia, prawda? I pewnie suplementacji, nie? O tak, kto by zapomniał? Dobra, co? No chcieliśmy wspomnieć o... Tak, przede wszystkim chcieliśmy wspomnieć o zbiórce, ponieważ Dietetyka Nie na Żarty w czasach, które teraz na nas nastały, i nie ukrywajmy, jak my się mamy w miarę dobrze, to nie wszyscy tak mają dobrze, więc chłopaki wyszli z inicjatywą charytatywną, gdzie po prostu padło bardzo ładne hasło, nikt nie chodzi w tych czasach nie na żarty, i chłopaki zbierali pieniądze dla ludzi, którzy stracili pracę, którzy nie mają po prostu za co żyć. Więc szaboba, bardzo fajna akcja. Bardzo nam miło, bardzo fajnie, że wspomnieliście. No tak było, rzeczywiście, że dość dużo osób się zgłosiło, bo to było 25 osób, się dokładnie 25 rodzin się zgłosiło, które tam pomocy potrzebowały. No my też jakby nieograniczonych funduszów nie mamy, nie? Jeszcze nie jesteśmy tak dużą firmą, ale zrobiliśmy jeszcze oczywiście taką inicjatywę, że my wpłaciliśmy pierwszą część, tam 2000, a założyliśmy zbiórkę. No i myśleliśmy, że około 4000 zbieramy, a to dosłownie w 24 godziny wyrosło do chyba 8000. No sumarycznie tam w kilka dni zebraliśmy 10000. No i z tych 25 osób, na całe szczęście po tych kilku dniach, akurat jak dzwoniłem do tych osób później, to jedna pani już znalazła pracę, więc mówiła, że jakby no nie potrzebuje pomocy, bo wie, że inni mają gorzej. A jeden pan miał o tyle dobrze, że tam właśnie dostawał już jakieś dotacje i ta jego sytuacja też się poprawiła. No więc sumarycznie 23 osoby dostały pomoc. No w zależności od tego, jak były potrzebujące, no to tam były różne takie kwoty, nie? Ci najbardziej potrzebujący to dostawali 900 zł. No to może się wydawać dla osób, które nie mają problemów finansowych, że to nie jest dużo. Ale to naprawdę, jak wam powiem, rozmawiałem z tymi osobami, to na przykład była jakaś głowa rodziny, na przykład mama, która miała trójkę dzieci na utrzymaniu, dom i tak dalej. No to płakała mi do słuchawki i mówiła, że jest naprawdę bardzo wdzięczna całej tej naszej społeczności, która dorzuciła się. No bo to pozwoli na przykład opłacić rachunki za wodę, nie? To się wydaje takie abstrakcyjne w dzisiejszych czasach dla większości osób, no ale takie problemy niestety występowały, nie? Więc fajnie, że wszyscy, każdemu dziękuję jeszcze raz, kto tam chociaż gotówkę dorzucił, no bo super akcja z tego wyszła i... No także propsy dla was, naprawdę, że wyszliście z inicjatywą i że wam chciało się coś takiego zrobić. Zresztą to bardzo fajne, że ludzie, którzy mają już powiedzmy jakiś odbiór, tam dużo followersów na fejsie czy Instagramie, mogą ogarnąć coś takiego i nie patrzą tylko na siebie, nie? Także naprawdę szacunek. Dobra, powiedziałeś, że w sumie jeszcze nie jesteście aż tak duży, bo sobie możesz się pochwalić, bo wy już tam ostatnio też chyba zwiększyliście troszkę ekipę, nie? Ile was w sumie już tam jest? Wiesz co, aktualnie nas jest 10 dietetyków. Wow! Faktycznie widziałem na www, że jest was w cholerę, bo sobie robiłem research, oczywiście. Tak, troszkę nas jest. Czyli żeby nie skłamać, tak, jest nasza trójka, jest grafik i, przepraszam, 9 dietetyków jest, bo jest łącznie nas 13. No jeszcze tak. Ludzie, którzy... Kurde, to jesteście porządną firmą już na dole. No, naprawdę. Tak, już żeby was nie skłamać, czekajcie, to jest już chyba... Nie, już nie chcę skłamać. Jest chyba na początku mini przedsiębiorstwo, potem jakieś tam makro, więc już jesteśmy na tym drugim poziomie. Tam były w papierach. Nice, no, nice. Także no walczymy, powoli to się rozrasta. Wy od kiedy funkcjonujecie w dietetyce? Wiesz co? Tak na forum, że tak Na początku my pracowaliśmy osobno, nie? W sensie ja, Wojtek i Leszek, którzy jesteśmy założycielami. I każdy, wiesz, my mieszkaliśmy razem, wszystko robiliśmy razem, bo ja Leszka poznałem na studiach, no Wojtek jest moim bratem. Mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu, więc w sumie siedzieliśmy w tym samym pokoju często, ale po prostu każdy prowadził swój biznes, nie? No i w pewnego, no i czasem było tak, że załóżmy, jak ktoś już poruszył temat witaminy C, no to drugi już nie chciał robić tej wpiski, no i to takie było dziwne trochę, nie? Że w sumie wszyscy jesteśmy razem, ale tak każdy troszkę na swoją tam kubkę wszystko zgarnia. No i stwierdziliśmy, że dlaczego się nie połączyć, nie? No i kiedyś żeśmy sobie popiwkowali w mieszkaniu. No i mówimy, ty, no dawajcie, zrobimy sobie jedną firmę, nie? Tam wymyśliliśmy właśnie nazwę Dietetyka i na Żarty, bo startowaliśmy w tych zawodach w jedzeniu na czas.
to mamy historię, przeszłość mamy taką, ktoś może się pośmiać, że z zaburzeniami odżywiania, ale tutaj żadnych problemów przynajmniej u mnie nie było. Teraz trzeba mieć jakieś zaburzenie odżywiania, żeby się wybić w tym świecie. Tak. I zwłaszcza, jeżeli jesteś dziewczyną, to bez zaburzeń odżywiania nic nie podziałasz w tym świecie. Ale ja się zdecydowanie z tym zgadzam, jest taki trend, nie? Taka młoda... Wypada, żeby coś z tobą było i tak w przeszłości, wtedy to się fajnie sprzeda. Tak, tak. I często osoby mówią, o, miałem anoreksję, tam miałem bulimię, gdzie nie, jestem pewny, że nie mieli postawionej takiej diagnozy. Dałeś sobie radę z tym, ale tak, jest tak, znaczy, tak. Ja tutaj nie chcę nikomu ujmować, to tam wyszedł z anoreksji, ale jak się przypatrzysz ten światek, to tam co druga, to jest minimum osoby, tak, tak. Coś nie ma problemu. Myślę, że jakbyś takie nieprawidłowe relacje to nie mogły być u takich osób, ale no, jakby, żeby mieć postawioną diagnozę różnych zaburzeń zmian, trzeba tak. Spełniać poszczególne kryteria i myślę, że no, tak dużo osób jak mówi o tym, no na pewno tej diagnozy część nie miała, nie? Zgadzam czyli się, w gruncie rzeczy poznaliście się na studiach, ten sam kierunek. Zbrałem ten sam... trochę wcześniej. To nie tak. No, no, z Lechem się poznaliśmy na studiach. Mm-hmm. Też była właśnie taka historia, że tam siedzieliśmy na angielskim, my ani ja, ani on Orłem nie byliśmy. No i tam była jakaś dyskusja i każdy musiał się przedstawić na pierwszych zajęciach. No i on przedstawia się i mówi, że hello, my name is Leszek i I'm bodybuilder. A ja mówię, oho, my mamy to, podbiłem do niego. A już szupuj taki był, nie? Podbiłem do niego, no i właśnie pytał, gdzie tam ćwiczy? No i tak coś to zaczęło, nie? Tak żeśmy się... A że oboje mamy taki sam głupi humor, no to jakoś to tak zażarło, nie? Zażarło. No i potem jak to stworzyliśmy, to chyba był końcówka 2018 roku, w listopadzie. No więc to w sumie jakoś długo jako dietetyka i na żarty nie działamy, nie? Bo to nie, no, ja pamiętam, że jak wyjść tam, nie wiem, czy, no, wydaje mi się, że was obserwuję od dosyć dawna, w sensie mniej więcej od waszych początków, kiedy tam na tym fanpage'u u was jeszcze nie było dużo osób, ale no masz ten właśnie takie specyficzne poczucie humoru, które ludzie chwytają. Mnie to na przykład urzekło. Czasami tak. lubię sobie poczytać fajnie te hasła Macie i idzie tak. Też, no tak jak mam być szczery, to myślę, że też ten element właśnie humorystyczny dużo dodaje do social media, szczególnie, bo pewnie, takie tak. Suche teksty, on musi jeść warzywa, żeby być zdrowy, no to kogo to interesuje, nie? A BCA nie działa, to wiadomo. Pozdrawiamy naszych sponsorów. W gruncie rzeczy, jakbyś miał powiedzieć, kiedy zaczął się przełom, kiedy zaczął się boom na diety, na żarty? Wiesz co, myślę, że właśnie od razu, jak się połączyliśmy, to wtedy był największy strzał, wtedy... Każdy z nas miał taki fanpage, który tam mieliśmy po 3-4 tysiące obserwatorów, a powiem wam, że jak założyliśmy te na żarty, to jakoś tak się to rozniosło, że mieliśmy taki okres, że co tydzień przez pewien czas dochodziło nam ponad 1000 nowych obserwujących. Oh, nie? To wtedy wow. Był mega taki strzał. I do tych 10 tysięcy, czy tam 12 tysięcy dobiliśmy mega szybko. No a potem to już wiadomo, nie? Jakby już była tak duża grupa, to już zaczął maleć ten przyrost. No i teraz się tak utrzymuje, jest dość taki regularny wzrost, to jest niedużo, tak myślę, około 300 osób tygodniowo dochodzi na naszej fanpage'ie. No, chyba, że jest jakaś drama, nie? To wiadomo, to wtedy, jak ostatnio mieliśmy taką dramkę, to wtedy wiadomo, ponad 1000 osób też wpada, nie? No pamiętamy tą dramkę. Tak, tak. No. Także no to tak myślę, wtedy był największy, na samym początku był największy boom, nie? Spoko, ekstra. Wtedy też jeszcze było dużo osób w dietetyce, która nie opiera się na nauce, gada głupoty i myślę, że tak myślę, też dobrze strzeliliśmy, no, że mieliśmy takie podejście pronaukowe i jakby no, nie baliśmy się, jeżeli ktoś mówi głupoty. A o tej drawie mówimy. Teraz już widziałem, że to miało. Jak ktoś gadał głupoty, a był na przykład o wiele bardziej znany od nas w tamtym czasie, no to my mieliśmy takie jakbyś takie podejście, że nie baliśmy się w ogóle dyskutować z nimi, nie? Bo wiedzieliśmy, że jeżeli nie mają jakby prawdy nie mówią, no to niezależnie od tego, jak byliby popularni, no to bardzo łatwo ich zdyskredytować i te osoby, które ich śledzą, powinny wiedzieć, że to nie jest prawda. No i myślę, że to też był taki jakby na początku coś, co ludziom się podobało, no że wyjaśnialiśmy tak merytorycznie te większe, bardziej znane osoby, które no po prostu nie miały racji w takich, wiesz, tematach, które głosiły, nie? No, ja zauważyłem, że ogólnie teraz w mediach społecznościowych jest troszkę taki lęk przed rozmową. Bo jeżeli się z kimś nie zgodzisz, to od razu to jest, że kogoś hejtujesz. Nie? Mm-hmm. Bardzo ciężko jest to jakąś taką rzeczywiście merytoryczną krytykę. No bo tutaj, no to co mówię, no jeżeli wyskoczysz do kogoś, kto ma więcej followersów, no to on cię albo pojedzie, albo coś tam, wiesz, jakaś nieciekawa rozmowa będzie, z kolei jeżeli ty będziesz miał więcej followersów, to będzie, że kogoś hejtujesz, nie? Mm-hmm. Tak, tak. I no ciężko jest, no,
łatwo kogoś obrazić po prostu w tych czasach, niestety. Wszyscy jakoś tak, może to też nie jest taka zła rzecz, ale każdy się utożsamia bardzo ze swoim kontentem, czuje się dotknięty po prostu, zamiast po prostu zrozum, naucz się, ewentualnie wejść w dyskusję, bo wszyscy z tego coś wyciągniemy, nie? A jest takie podejście, o Jezu, zroniłeś moje uczucie, spierdala. Tak. Ale w ogóle wczoraj na szkoleniu o tym też wspominałem, że ja jestem pewny, że w którymś na przykład z naszym poście ja się gdzieś pomyliłem, nie? Bo głównie ja tworzę treści i na pewno gdzieś... I to co mówicie, że na pewno jakby ktoś mi zwrócił uwagę, to miałbym coś takiego, że kurde, no słabo, nie? Że tyle osób mnie śledzi i jakby jestem ekspertem w tym, na naszym fanpage'u, a no gdzieś tam się poślizgnęła mi noga, nie? Ale właśnie uważam tak jak wy, że jakby takie przyznanie się do błędu, no to właśnie pokazuje to, że jesteś otwarty na naukę i nie idziesz w tym swoim jednym nurcie, który chcesz za wszelką cenę udowodnić, tylko szukasz tej prawdy, nie? Bo myślę, że to jest... trochę boli, nie? Tak. Tak, no niestety to jest to. No właśnie. Dobra, słuchajcie, może przejdźmy do rzeczy, bo tam już się przywitaliśmy, już się znamy trochę. Ja mam na początek propozycję takiej mojej zabawy, takiej gry, że my ci powiemy, jak jedliśmy na początku studiów naszych, kiedy umówmy się, że z dietetyki, to ja wiedziałem, jakie są makroskładniki, tyle na tym się opierała moja wiedza z dietetyki. I powiemy, jak jemy teraz, kiedy już powiedzmy, mamy trochę więcej doświadczenia. A ty nam powiesz wtedy, jak to mogło wpłynąć na nasze tam performance oczywiście. Spoko, zdrowie, spoko. Nie wiem, potencję czy co. I urodę. Dawaj, Grant, zaczynaj. Dobra, to przez większość studiów rano robiłem sobie placka owsianego, smażyłem go tam z miodem, z kakałem, co mi tam wpadło w łapę. Oczywiście było to zajebiście słodkie, bo sama owsianka jest do dupy. I to były w sumie moje pierwsze dwa posiłki, brałem to na uczelnię. A kolejne posiłki to był ryż z kurczakiem na sosie ciemnym, gotowym, z winiary. Ale to z sosem już, to już tak nie byłeś taki stricte bro, że tylko ryż z kurczakiem? Nie, w żadnym wypadku, ja nigdy nie byłem bro i teraz też nie jestem bro, co... Na pewno się okaże. Aha, i oczywiście wieczorem twaróg z oliwą, ale tu szybko mi się znudziło, więc albo jadłem samą oliwę, albo potem wyczytałem na naszym... Jadłem sam twaróg, znaczy. A potem wyczytałem na naszym fanpage'u, na forum, którym my się poznaliśmy z takiego forum FBB, to kupę lat temu, że jak jajecznicę jesz tłustą, to też jest okej, okay. nie będzie katabolizmu w nocy, więc wpieprzałem mi taką tłustą na jajecznicę na smalcu. Z czterech jaj. Bo kazeina z białka twarogowego się rozkłada długo, więc hamuje katabolizm. Ale tutaj paradoksalnie powiem wam, że bada się ten temat, w sensie tej kazeiny wiadomo, bo rzeczywiście jakby wiadomo, że jakby najważniejsze jest to podaż białka ogółem w ciągu dnia i jak się zapewni tą podaż białka, to już tam załóżmy 90% efektu masz utrzymane, nie? Ale są takie właśnie smaczki, jak ta regularność posiłków, która rzeczywiście coś tam może dać, taką jakby wierzchołek góry lodowej. I właśnie jedną z ciekawostek jest ta kaseina, która rzeczywiście poprzez ten wolniejsze trawienie, przez to, że robi ten skrzep w żołądku, jak spożyjemy sobie przed samym snem, tam bada się dawki około 40 gramów, to rzeczywiście przez dłuższy okres jakby mamy tam dostęp do aminokwasów i te MPS słynny, tą sytę zabijek mięśniowych rano może być troszkę bardziej nasilona, nie? I czy to jakieś efekty? To jeszcze póki to nie wiadomo, nie? Prawdopodobnie to będzie takie... Potem będzie spało, nie? Tak, to będzie takie, wiesz, posypka, że tak powiem, na torcie, ale no, to jest taka ciekawostka, że się właśnie śmieję, że kulturyści wiedzieli wcześniej niż naukowcy i ten twaróg. Wiadomo, że to kwestie smakowe są bardzo często ważniejsze nawet, nie? I jak ktoś jest suchy twaróg, ja też miałem taki okres, jak na forum KFD przeczytałem, że twaróg z oliwą, a ja nie lubiłem twarogu, ale jadłem suchy twaróg z tą oliwą. To no oczywiście to może potem rzutować na przykład na te zaburzenia odżywiania, o których mówiliśmy, nie? Czy to nieprawda w relacji z jedzeniem. Ale tu jedyne co jakby na przykład do twojego, czego można byłoby się przyczepić, to jest na przykład ta wysoka podaż jajek, nie? O ile ona w tej zdrowej diecie, ta umiarkowana podaż prawdopodobnie nie będzie negatywnie rzutowała na zdrowie, albo lekko niekorzystnie może wpływać na zwiększone ryzyko tych chorób układu krążenia. No to rzeczywiście jak usiadłeś na przykład rano te omlet, o którym wspomniałeś, a potem jeszcze jakąś tłustą jajecznicę na smalcu, to ta podaż i to nasycone kwasów tłuszczowych i tego cholesterolu mogła być trochę zbyt duża. I to też się obserwujemy my u siebie w praktyce, że osoby turboiści mają trochę z tym problem, szczególnie z tymi nasyconymi kwasami tłuszczowymi i ogólnie z podażą tłuszczów, że rzeczywiście je się w turboju dość tłusto. I to i u kobiet, i u mężczyzn widzimy. I to też literatura naukowa pokazuje, że ta podaż tłuszczu wynosi około 40%. A to ciężko powiedzieć dzisiaj jeszcze jednoznacznie, ale prawdopodobnie może rzutować właśnie na mniejszą zdatność do robienia objętości treningowej. Nie? Więc jak jesteśmy w jakichś takich blokach hipertroficznych, to rzeczywiście ta podaż węglowodanów może robić znaczenie. Nie? I wtedy na przykład jak jemy zbyt dużo tłuszczu, no to siłą rzeczy musimy mieć trochę mniej węglowodanów, żeby ten bilans kaloryczny się zgadzał. Nie? I rzeczywiście to może rzutować na mniejszą objętość treningową, no i oczywiście długofalowo na masę i siłę mięśniową, nie? Więc... Ja mam ze sobą też półroczny romans z paleo,
schudłem 27 kg. W pół roku. Bo nie żarłeś, nie było niedobre i nie jadłeś. No ja jeszcze samo mięso z tłuszczem, nie? Tłuszczu za dużo w ciebie nie wciśniesz, bo ile możesz pić oleju. Ale w paleo chyba są też jakieś tam przecież zboża i tak dalej. Zboże nie możesz. Nie, są te takie całe zboże. Zboże, ale są właśnie jakieś tam strączki i jakieś takie warzywa są. Nie? No, ale fasoli nie lubię. Jakąś kaszę kaczaną na wiesz, wyglądałem lepiej, ale byłem tak słaby. I pamiętam, że zrobiłem myk, zacząłem jeść w KFC, nie jestem z tego dumny, ale pomogło, jadłem w KFC dwa razy w tygodniu. No i w końcu, wiesz, jak w styczniu byłem słaby jak gówno, tak w marcu wtedy zrobiłem swój rekord życiowy w siadzie na Pucharze Polskim. Czyli jednak tak. Czyli KFC ja furnę. Teraz jesz? Jak teraz jem? Nie jest to strasznie zbilansowane, ja nic nie liczę oczywiście. Jem zdecydowanie więcej warzyw, ale to też jest wpływ ulki, która mnie do tego zmusza. Bierzemy tą sałatę i to jest, jak Ula, nauczyłem się sam robić sałatki, które są smaczne, nie? Ale jeśli chodzi o... Ja mam wbite do głowy, nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, że filet z kurczaka 200 gram to jest 40 gram białka. Mhm. Ja to muszę mieć... No tak, ja mam wbite to... To musi być w jedzeniu przecież. No i 200 gram mięsa ja muszę mieć, nie? Mhm. I to jest jakby jedyna sprawa. A tak mam... No jem bardzo... Nie skupiam się tak, żeby to były cztery takie wiesz same posiłki, kasza gryczana, ziemniory, coś tam, nie? Ale jesz mięsa w sensie na przykład na każdy posiłek? W każdym posiłku masz mięso? Nie, czy... nie, absolutnie. A na śniadanie na przykład co jadasz? Co dzisiaj jadłeś? Co dzisiaj na śniadanie jadłem? Dzisiaj na śniadanie jadłem, super, że zapytałeś, parówki z chlebem. Ponieważ się spieszyły. Takie 95% kupy. Tak. To proszę cię. Więc parówki z chlebem. Nie jestem fanem twarogu, a to przez to, że się przejadłem twarogiem. No i ciężko mi po prostu się zmusić, że zjeść coś z twarogiem. No tak w sumie głównie bazuje na mięsie tak naprawdę, bądź jajkach. No, więc co, jeśli chodzi w ogóle o te białe mięso, to one są jest takie mega spokojne, w sensie bardzo neutralne dla zdrowia. I jeżeli ktoś na przykład jest... Jak ten moment, nie zakwasza? Grube działa wytoczyłeś. Nie, rzeczywiście, no te białe mięso jest mega spoko, tam niektórzy się boją, że jest antybiotyki i tak dalej. Tutaj z 2018 roku można sobie sięgnąć, są na stronie... Kurczę, teraz nie pamiętam nazwy instytucji, nie wiem, czy to jest inspekcja weterynaryjna, nie chcę kłamać, nie? Ale w każdym razie jest na jakiejś tam stronie instytucji wykaz właśnie tych próbek, które się bada regularnie. No i ta pozostałości antybiotyków to są rzędu, na przykład w indykach jest 0%, w tamtym roku żadnej pozostałości nie znaleziono. W kurczakach tam jest chyba 0,5%, nie? Czyli załóżmy na 100 kurczaków, jak kupimy w Biedronce, no to albo na 200, no to jedna będzie miała jakieś pozostałości antybiotyków. Czy jak to wpływa na zdrowie? No prawdopodobnie nie, nie? Więc raczej nie ma się czego obawiać. Więc ty zdrowszy, no. Ty tak. Ty są gdzieś po to, żeby był zdrowy, no. Jak to? Anginy nie będzie. No i są naprawdę, jeżeli... Bo też takie moje obserwacje są, że w tym trójboju na przykład dużo wołowiny się je, jakichś takich hamburgerów, na przykład jak z zaprzyjaźnionej waszej drużyny na przykład Jaguar wrzuca codziennie, tak. Podwójny. Ale mi smaka zawsze na to takie dawki czerwonego mięsa, no rzeczywiście mogą już negatywnie na przykład zwiększać ryzyko nowotworów, czy tam cukrzycy typu drugiego, tak. No przez, też na przykład przez zawartość żelaza, ale też poprzez tworzenie się takich związków, na przykład w tym przetworzonym czerwonym mięsie, jakichś kiełbasach i tak dalej, tworzą się takie nitrozaminy, węglowodory aromatyczne. No i to jest dość dobrze ugruntowane w nauce, nie? Że te przetworzone czerwone mięso no jest klasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi. Oczywiście to nie jest tak silne działanie jak na przykład papierosów, nie? Więc nie można tego porównywać do czy picia alkoholu, czy palenia papierosów. Tam około 50 oczywiście gramów... to są zupełnie różne przyjemności. Nie można porównywać. 50 gramów mięsa dziennie, tego przetworzonego, czy na przykład kiełbasek, czy tam jakieś szynki nawet, jak sobie kładziemy na kanapkę, tam około 18% zwiększa ryzyko tych nowotworów, nie? W tym nieprzetworzonym czerwonym mięsie, czy na przykład polędwicy wieprzowej, to jest już, są mniejsze dowody co do tego, ale też prawdopodobnie zwiększa to ryzyko nowotworów i na dawkę 100 gramów mięsa takiego dziennie, codziennie jakbyśmy jedli, no to mamy znów około 17% wyższe ryzyko tych nowotworów, nie? Więc coś takiego występuje. Ale jak tak mówisz, że jesz dużo warzyw, na przykład te zboża, sięgasz jakieś tam kasze, czy ziemniaki, czy makaron, i nie wiem, nałóżmy, smażysz to na oliwie. A na czym smażysz, tak z ciekawości? Mamy ze SFD w takie sprayu masełko i oliwę. Raz, że są pyszne, no. Dwa, mało się tego zużywa, trzy, chyba są całkiem zdrowe. Nie wiem, czy są całkiem zdrowe, ale są naprawdę pyszne. I oliwa, i masełko jest... No to super. Także no, ciężko się do czegokolwiek przyczepić, nie? Pytanie też na przykład, jak podasz takich... Czy tak powiem zdrowych tłuszczów, to się tak mówi bardzo w opinii publicznej, czy na przykład jakichś orzechów, oliwy, awokado. No ostatnio orzechów za trzęsienie powiem ci, ale to też wynika z tego, że... Bo masło orzechowe możemy liczyć jako orzechy. Tak, tak, to jak jest najbardziej. Tak. No. No to
Też. Kurde, wiecie, że robimy kryptoreklamy SFD, ale mają masło orzechowe z solą himalajską. Jest tak zajebiste. No, łyżkami je żre. No. To jest w ogóle super sposób na robienie masy, bo to mogą można z tego zjeść, wiesz, a. 3 łyka, to masz, wiesz, 500 kalorii w bidę, nie? Leciutko, nie? No. Dokładnie. No więc naprawdę ciężko się przyczepić. Jak mówisz, że tak to kontrolujesz, to bardzo... Wiesz, myślę, że po prostu mam za dużą podaż kaloryczną plus mało ruchu. Plus od czasu do czasu lubię wpierdzielić całą pizzę. No. I wychodzą smaczne. Dzień ma fajną historię, bo on jak bardzo liczył się z kasą na początku, nie? Na początku studiów. Tak. Miałeś taki pomysł dietetyczny. Nie, no ja miałem bardzo dobrą dietę. Moja dieta przez 5 lat wyglądała w taki sposób, że 5 razy dziennie jadłem ryż z kurczakiem i brokułami. Wow. A jak mi brakowało kalorii, to piłem oliwę z oliwy. Tak, dobijałeś tak? No, ale z kieliszka, czy co? Tak, na łyżkę, no ten i tyle. Najlepiej było, jak była ptasia grypa, bo wtedy było bardzo... Wtedy ciski były, no. Ale ja się wtedy zamykałem w budżecie, liczyłem sobie makro, wszystko mi pasowało. No. 5 razy dziennie to jadłem. I to jeszcze oczywiście był, jak to robiłem, nie? Bo to oczywiście można sobie wszystko wysmażyć na patelni, tak żeby było smaczne, ale mi troszkę było szkoda czasu, więc wrzucałem do garnka pierś z kurczaka, gotowałem to, po jakimś czasie dorzucałem tego samego ryż, samego garnka, sypałem to solą, po czym odsączałem i zjadałem. Dlatego ja właśnie nigdy nie potrafię zrozumieć, jak ktoś mówi, że tam dieta mu nie podchodzi, że przez 5 lat jadłem dzień w dzień to samo, po prostu... Jedzenie jest po to, żeby dostarczyć kalorie. A tak całkiem poważnie, bo tu gadaliśmy chwilkę o tych zaburzeniach odżywiania. Miałeś na przykład takie coś, że trzymając taką dietę, miałeś na przykład jakieś okresy, że mówiłeś, a dobra, na przykład zjadłeś 2 kawałki pizzy i nagle zaczynałeś się objadać? Że zjadłeś wtedy już całą pizzę, jakieś lody i tak dalej? Znaczy, wiesz, to już tak ta dieta była tak zapychająca, co jadłem, bo jednak zjedz sobie 0,5 kg ryżu dziennie, no. Wtedy ważyłem trochę mniej i poza tym nie było to smaczne jeszcze jakoś, także ja po prostu, no, ja naprawdę traktowałem jedzenie jako sposób na, nie jakąś przyjemność, tylko dostarczenie kalorii do organizmu. Siadałem i mechanicznie po prostu, nie myślałem o tym, że patrzysz. Dobra, jedziemy. Jak te filmiki, wiesz, kulturystów z Ameryki, jak takie jedzą, nie? Muzyczką. Ale powiem ci, że czułem się hardkorowo wtedy. No, no. I jeszcze, wiesz, akademik to jakieś dziurawe spodnie. I zobacz, jaki obraz, widzisz? Czyli jednak sposób jest. I da się. Tutaj, jeżeli chodzi o taką właśnie monotonną dietę, to jest problem, może być taką dywersyfikacją jakby niedoborów składników odżywczych, nie? Że jeden z tego... często te diety kulturystyczne, które jeszcze wykluczają nabiał. No teraz w sumie już nie wiem, czy jest taki... Kiedyś na pewno, jak ja zaczynałem się interesować, to był taki mocny trend, że no chleba i nabiału nie można było jeść, jak się chciało być kulturystą, nie? Na przykład na forum KFD, pamiętam, jak ja czytałem, to akurat tam ja przesiedliwałem. To bardzo dużo, jakby, mam taką też historię, że jak zaczynałem się odchudzać, to kolega jakiś tam na forum ułożył dietę, no i gdzieś tam był makaron. A ja miałem, nie wiem, z 15 lat w ogóle nie gotowałem, mama mi gotowała, nie? Poszedłem do takiego sklepu, który stał przy mnie, do Petahaugalus, coś takiego. No i mówię do pani, takiej koleżanki, że poproszę makaron. Ona mi dała normalny biały makaron, przychodzę i wrzucam zdjęcie na KFD, czy mogę to zjeść. A oni mnie tak skrytykowali, że to jest biały makaron, żeby, nie wiem, mówi, że nawet psu tego nie dawaj. I ja serio powiem wam, że nawet psu nie ugotowałem, tylko wyrzuciłem całą paczkę do makaronu do śmieci. Pojechałem wtedy do 100 kropki, bo jeszcze Biedronki nie mieliśmy. Serio. I kupiłem sobie razowy tam pełnoziarnisty makaron, no bo chłopaki to pozwolili, nie? Jasny gwint. Tutaj mógł być właśnie, często są, były niedobory wapnia w takich dietach, nie? Przez to wykluczanie nabiału, ale przy tej wysokiej podaży kalorycznej, naprawdę jak ktoś ma czystą dietę, to może jeść monotonnie i te niedobory rzadko występują, nie? Tutaj trzeba się umówić. U kobiet rzeczywiście z żelazem na przykład mógł być problem, nie? Na tym białym mięsie i ryżu. Ale tak u mężczyzn, to my sobie kiedyś podliczaliśmy takie kulturystyczne diety, to właśnie oprócz tego wapnia, to ciężko się do czegoś przyczepić tam, nie? No wiadomo, że jak ma, jest na przykład, może być mniejsza troszkę różnorodność mikrobioty, jak się spożywa tylko te same produkty, nie? Bo różne frakcje błonnika powierzchniowego, różne polifenole, to może troszkę inaczej wpływać. No i długofalowo oczywiście, że warto na przykład, nie wiem, mieć takie dodatki do diety typu, nie, kakao, właśnie ten orzech, czy różne warzywa, różne owoce, różne zboża. Jak do domu pojechałem i ta mama sypnęła czymś do ciasta, to kakao było, nie? Tak, tak. No to ogólnie monotonne diety nie są wskazane, nie? To trzeba sobie jasno powiedzieć, ale ciężko jakby tak pod kątem sportowym, na przykład w performance'u, to ciężko coś, wiesz, jak dostarczyłeś, właśnie tak mówisz, makro się zgadzało, no to nie można tutaj się kłamać, że to jest najważniejsze pod kątem tej wydolności, nie? Okej, okay, spoko. No, widzisz, myślałem, że jadę mniej zdrowa, się okazuje. Nie było najgorzej. Dobra, natomiast teraz tak, no też mam tak, że nie mam ściśle określonej diety, czasami coś tam się znajdzie ciekawego w lodówce, to sobie to chapnę, czasami się tam jakiegoś pasika zamówi. Zawsze z naczosami najlepszy jest pasik. Gonzales chyba się nazywa, polecam.
Ale mniej więcej tak, rano jem je i uwę najczęściej. Bez jakiej dużej podaży węgli, bo stwierdziłem, że jakoś lepiej mi to po prostu wchodzi. Drugi posiłek najczęściej to są płatki jaglane wygotowane z jakimś białkiem, z orzechami i z czymś na słodko. Później najczęściej czy coś razem z marzeną jemy, no, taki tradycyjny obiad, nie? Jakieś tam warzywa, ziemniaki i mięcho. Po treningu standardowo szek i na koniec jakieś kanapki z parówkami. Ja strasznie lubię też parówki. Czyli parówki rządzą. Wygodne są. Już dawno stwierdzono, że woda z parówek jest najlepsza na masę. A obiadowo, na przykład jak sobie robicie takie domowe obiady, to macie na przykład właśnie zwracać uwagę, żeby to raczej była na przykład nie schabowy w panierce, tylko na przykład pierś kurczaka grillowana, czy jakby w ogóle o tym nie myślicie? Kurde, no... Czasem się zdarzy ta panierka, bo ja lubię. Ale czasem po prostu też nie ma na to czasu. Musisz to upanierować, smażyć. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio w panierce robiłem schabowszczak. Zresztą marzena też pilnuje raczej, żeby miał czysto, bo widzę po sobie, jaki to ma duży wpływ na alergię moją. Alergię na wszystko, co kwitnie praktycznie, plus koty, a mieszkam z kotami. Ja widzę po sobie, że jak zaczynam jeść jakieś węgle proste albo bardziej śmieciowo jem, momentalnie się budzę taki zakatarzony, że to jest nieporozumienie. Jak długo walczyłem z tym z marzeną, w sensie, bo wydawało mi się, że to nie ma jakiegoś większego wpływu, tak teraz widzę, że naprawdę wystarczy, że czasami jest jakaś impreza, zjem powiedzmy tam paczkę chipsów i wypiję powiedzmy tam trochę whisky. I to następnego dnia jest tragedia, ale nie mam. No, to naprawdę, powiem wam, że jakby no wiadomo, że macie też dużą świadomość, bo też już kupę lat w tym siedzicie i no pewnie są jakieś takie elementy, które może poprawić, na przykład te parówki, nie? Które tam mogą być źródłem soli i tak dalej, i takie elementy się zdarzają, ale ogólnie jakby no, tak ją ocenić przez pryzmat turbojców, którzy się tam zgłaszają, szczególnie tych młodszych, no to mega spoko, nie? Naprawdę. Jakbyś, możesz podać przykład, z czym chłopaki przychodzą? Na przykład? Ale... jakieś, że trójboiści, co tam się zdarza, że jest to wypaczone? Największe kwiatki. O, tak, więc co, powiem ci, że w takim, jeżeli chodzi pod kątem zdrowotnym, to właśnie jest mega duża przewaga tych tłustych, czerwonych mięs. To jest jakby... Aha. Ja myślę, że to wywodzi się z takiego, wiesz, że trójboi to są... jest więcej. Tak. Jest takie, że jest męskie, że jest, wiesz, kawał steka się zje i tak dalej. To z tym jest dość spory problem, nie? Rzeczywiście to wołowina, wieprzowina, to bardzo dużo się tego pojawia. No a to może rzutować, wiesz, zwiększać podaż na stronę kwasów tłuszczowych, nie? I to jest w sumie taki największy problem. I ten nadmiar żelaza chemowego się też pojawia. I on długofalowo, wiadomo, że to nie jest tak, że jak ktoś przez tydzień będzie jadł, to nagle umrze, ale długofalowo na przestrzeni lat, no to wiadomo, że to może zwiększyć ryzyko tych jednostek chorobowych, nie? Okay. I drugi problem jest taki, szczególnie jak mamy takich już osoby bardziej aktywne fizycznie, że właśnie tych węgli nie dojadają, nie? Że często przez to, że więcej tego tłuszczu się w tej diecie pojawia, no to tych węgli się nie dojada i później rzutuje to na mniejszą objętość treningową, nie? Więc to są takie dwa największe problemy, myślę, w trybie siłowym. No dobra, to może właśnie a propos tych węgli i tłuszczy, powiedz mi, czy jeżeli, jaki to ma rzeczywiście wpływ, jeżeli ktoś się trzyma zadanie kaloryki i powiedzmy stara się jeść zdrowo, ale nie do końca sobie liczy te makro. Powiedzmy, że mniej więcej to ma jakąś tam objętość, nie wiem, czy objętość fizyczną tego żarcia, czy objętość kaloryczną. I mówię, jest zdrowo po prostu. Wiesz co, o ile w tych takich okresach budowania siły czy pikowania, gdzie ta objętość jest mniejsza nieco i tam te zakresy powtórzeń są mniejsze, to ciężko powiedzieć. Prawdopodobnie dieta ketogeniczna sama w sobie będzie pogarszała, może nie tyle pogarszała, co dieta z węglami będzie wypadała lepiej niż dieta ketogeniczna, ale prawdopodobnie już niewielkie ilości węglowodanów w diecie wystarczą. Ciężko na dzień dzisiejszy powiedzieć, jakie to będą ilości, nie? A że tam przynajmniej, nie wiem, 2-3 gramów na kilogram masy ciała, prawdopodobnie już będą... 2-3 gramów węgli, tak? na kilogram masy ciała. Być może już nawet tak małe ilości węgli, tak, już mogą dawać takie rezultaty, że te wyższe dawki kosztem tłuszczów nie będą przekładały się już tak mocno ten performance, nie? My jednak, szczególnie w tych okresach właśnie o wyższej objętości, staramy się o węglowodan dbać, ale jeżeli ktoś nam na przykład raportuje, że właśnie preferuje takie bardziej tłuste pokarmy, to w tych okresach pikowania, no nie staramy się na siłę przekonywać go do swojej racji, nie? Że te węglowodany będą lepsze, bo prawdopodobnie tak nie będzie, nie? Bo no, podczas takich treningów trybujowych tego glikogenu mięśniowego niewiele się spala, nie? O ile w tych zakresach powtórzeń 10-12 to on stanowi główne źródło energii, no tyle, nie wiem, jak robimy jakieś tam pikowanie na trójkach, no to tam głównie fosfokrat na ETP będzie odpowiadać, nie? No to jak jest takim, że z tym ładowaniem węgli przed treningiem, powiedzmy, przed zawodami? No na razie może sumie... zawody to inny temat, nie? No, ale no. powiedz na początek sam ten trening, że wszyscy mówią, że nie pojadłeś, to nie masz siły, nie? Mhm. To rzeczywiście jest tak? Wiesz co, tutaj
Być może jest tak, że ta podaż węglowodanów, jak zjemy sobie węglowodany na przykład na pół do godziny przed treningiem, około grama węgli, wrzucimy na przykład, nie wiem, zjemy jakąś tam paczkę żelek załóżmy. Gram na kilogram. Tak, gram na kilogram masy ciała, to może się okazać tak, że nawet nie przez wpływ na sam glikogen mięśniowy jako źródło energii, ale przez ten centralny układ nerwowy. Rzeczywiście ta dostępność glukozy być może wpływa na poprawę, na przykład na niższe postrzeganie bólu. Czyli jak robimy jakąś ciężką serię, to przez tą podaż węglowodanów być może będzie tak, że zrobimy jedno czy dwa powtórzenia więcej. I wiesz, jak co trening będziemy to powtarzać, no to oczywiście się skumuluje, nie? I będzie działać korzystnie. I powiem wam, że my staramy się u trójboistów i przedtreningowo dbać o podaż węglowodanów, żeby właśnie powyżej tego 1 grama na kilogram z ciała się pojawiało w posiłku przytreningowym. Mówisz o jakichś prostych węglach, czy... Tak, wiesz, to też zależy dużo, jak ktoś jest na przykład na skrajnej redukcji, to już o tą sytość trzeba dbać, nie? Więc raczej go tam nie dobijamy, ale jak ktoś na przykład masuje sobie, to spokojnie może być to jakaś taka właśnie przekąska z węglowodanów prostych, nie? Czy nawet jakiś napój. Wafelek, batonik. Tak, wafelek, batonik, cokolwiek. Czyli co nawet tym... uśmieciowym żarciu, tak? Tak. A co z tym mitycznym, wiesz, wahaniami u glukozy we krwi i insuliną? To może występować, jak najbardziej. I na przykład jakby ktoś, wiesz, głównie na tym bazował w ciągu dnia, to rzeczywiście może, wiesz, mieć tak bardziej ospały, chodzić i tak dalej. Jeżeli chodzi o ten okres przedtreningowy, to jakby podczas wysiłku fizycznego ta glikemia jest w miarę dobrze utrzymywana, nie? Szczególnie podczas tego wysiłku takiego oporowego. I raczej do tej hipoglikemii nie powinno dochodzić. I szczególnie jak się zje węglowodany przed treningiem. I też podczas treningu staramy się niewielkie ilości węgli dostarczać. Jeżeli to jest właśnie jakiś tam okres masowania, albo ktoś nie ma problemu z kontrolą sytości, to nawet to może być napój izotoniczny, żeby po prostu popijać sobie około 15-30 gramów na godzinę treningu. Więc jak ktoś trenuje 2 godziny, to nawet taki właśnie pół litra izotoniku wystarczy, żeby to cały czas popijać, nie? Żeby utrzymać tą glikemię. I wtedy właśnie... To ciężko jakieś takie jednoznaczną, potwierdzoną hipotezę, ale jedna z takich mówi, że właśnie poprzez ten wpływ na centralny układ nerwowy przez mózg może to poprawiać tą objętość treningową, nie? Dobra, ciekawe. To w takim razie, czy ma sens w ogóle takie podejście, mam mocny trening dzisiaj, to od rana będę ładował węgla? Wiesz co, raczej nie, bo jakby się tu pojawiło na przykład, wiesz, takie, wiesz, chamskie ładowanie węgli, na przykład tam, nie wiem, 8 gramów na kilogram masy ciała, wiesz, i załóżmy 2 razy w tygodniu, to po prostu bardzo łatwo byłoby zwiększyć masę ciała, nie? Że po prostu byś się podlał. No dobra, ale już pomijamy tą masę. Dobra. No, to wiesz co? Myślę, że mogłoby się to przełożyć przez taki też większy jakby taki środowisko anaboliczne, bo ta nadwyżka by też była generowana. No i też wtedy nie byłoby tych niedoborów węgli przed treningiem, nie? Więc z tym, że ja bym jakby ogółem tego nie zalecał, nie? Bo to właśnie trzeba byłoby kontrolować tą masę ciała, ale mogłoby się to rzeczywiście trochę przełożyć na wzrost siły, nie? Dobra. I myślę, że tutaj możemy też od razu ten temat przed zawodami, chyba że to chcecie gdzieś... Jasne, mówię. Tak, bo może wstępem robiliście te na Bacharelego jeszcze, tak. Prawda? Doświadczenie. No i ja przepraszam, nie pamiętam wyników, więc jakbyś mógł przybliżyć, jak to w ogóle wyglądało. Dobra, i jeszcze wnioski są w ogóle... Tak, bo tutaj w trójboju i w podnoszeniu ciężarów istnieje takie przekonanie, że rzeczywiście to ładowanie węgli przed startem dodaje dużo siły. Często na przykład tam niektórzy mówią, że przez to po prostu zwiększają swoją masę ciała i wtedy 1 kg na wadę to od razu czuć na wyciskaniu przede wszystkim, nie? I to z takiego fizjologicznego, biochemicznego punktu widzenia, no jest troszkę nierozsądne, bo jakby tak jak mówiliśmy, głównym źródłem energii jest ATP, szczególnie w tym jednym powtórzeniu. To tam nawet fosfokreatyn dużo się nie zużywa. Więc ten glikogen nie będzie tam istotnym takim czynnikiem, który ogranicza zdolności wysiłkowe. Ale bardzo dużo zawodników tak robiło i bardzo dużo zawodników mówiło, że czuje różnicę. No i my też z wieloma takimi zawodnikami współpracowaliśmy i stwierdziliśmy, że takie badania przeprowadzimy. To było do pracy magisterskiej Wojtka właśnie. No i takie badania przeprowadzaliśmy właśnie w wyciskaniu leżąc, że wyciskaliśmy sobie, w środę robiliśmy maksy, potem były 48 godzin ładowania węgli i potem powtórka z tych maksów. I okazało się, że zaobserwowaliśmy statystycznie wzrost siły w tym wyciskaniu, w tym ładnym maks, z tym, że był on nieistotny statystycznie. Około 1,5 kg było dodane średnio, więc jak tam średnia była wyciskania chyba 120 kg, to po tym ładowaniu było 121,5 kg. Z tym, że wzrosła też masa ciała, więc przeliczniki, na przykład IPF formuła, którą obliczyliśmy, spadł. Więc no jakby w praktyce, jakby myślę, ja też jako praktyk, że te ładowanie daje taki komfort psychiczny mocny. Że właśnie dużo zawodników czy zawodniczek myśli, o, podładuję, to będę silniejszy na pewno, nie? Wiesz co, to też jest tak, że na przykład mnie bardzo dużo robi samo nawodnienie i, że tak powiem, pompa mięśniowa. Na klacie to mi daje chyba najwięcej w porównaniu do wszystkich innych bojów. Lubię czuć się
ciasno na klatce. Mm-hmm. Po prostu, że tak, wiesz, schodzę na dół i czuję, że to wszystko jest po prostu takie opakowane, opięte. To mi pomaga. I to czuję chyba największą różnicę też, tak mi się wydaje, na klatce. Jeżeli jestem napuchnięty od wody, którą tam, wiesz, naciągnąłem po wielkach prostych, to w klatce rzeczywiście... Tak, przynajmniej ja sam sobie zawsze tłumaczyłem, nie? Że czuję z tego jakąś tak różnicę. I bardzo dużo osób też właśnie mówi, na tej klacie rzeczywiście to czuć. I my wychodzimy z takiego założenia, że na przykład jak to jest, przygotowuje się do zawodów i załóżmy, nie wiem, startuje w kategorii, załóżmy, nie wiem, u kobiet 7,2, a waży 69, 68, idealistyzm, tak ma na przykład, nie? To zdarzyło się, że tam podładowywaliśmy te węgle przed startem, jeżeli mówiła, że nie chce walczyć w open, nie? Czyli zależy jej tylko na wyniku bezwzględnym, to wtedy spoko, bo w sumie nic nas nie limituje. I tak będzie startowała w tej kategorii, nic nie straci, tak, więc warto zaryzykować i właśnie i przez ten komfort psychiczny i być może przez jakieś szlaki fizjologiczne wpłynie to korzystnie na siłę. Jeżeli ktoś na przykład zbija wagę, no to wiadomo, że ciężko to podładować te 2 godziny, nie? Ale jeżeli ktoś chce walczyć w open, to raczej nie ładujemy, a wręcz idziemy w drugą stronę, że trochę zbijamy tą wagę poprzez manipulację tam, wiadomo, błonnikiem pokarmowym, węglowodanami czy wodą, nie? Spoko. No więc ładujemy tylko wtedy, kiedy ktoś nie chce walczyć w open i zależy mu na wyniku bezwzględnym i ma ten zapas jeszcze, nie? Bo trzeba pamiętać właśnie, że około 2% masa ciała się zwiększy, nie? Czyli jak ważymy 70 kg, no to będziemy niecałe 72 ważyć po tym ładowaniu, jak to będzie ładować 10 gramów węgli na jeden dzień, nie? Czyli w czwartek 10 gramów węgli, w piątek 10 gramów węgli i w sobotę rano ważenie, nie? A powiedz mi jeszcze w kontekście zawodów, ponieważ w gruncie rzeczy robimy 9 bardzo ciężkich podejść, więc to nie jest fatyga mięśniowa, tylko głównie fatyga centralnego układu nerwowego. Czy zalecacie jakimś swoim podopiecznym specjalną suplementację pod tym kątem, właśnie wyczerpania jonów na przykład? Tak, wiesz co, głównie to działam na kofeinie, wiesz, jakichś takich innych środków. One są, potencjalnie rzeczywiście mogłoby coś tam się przyjąć, na przykład jakaś L-teanina, coś można byłoby pokombinować. Czasami jak mamy takich zawkowiczów, którzy sami coś proponują, to jesteśmy otwarci bardzo na to, nie? Ale z uwagi na fakt, że te dowody są bardzo ograniczone, to w zdecydowanej większości zawodników, czy też na przykład na naszym fanpage'u, sugerujemy głównie stosowanie kofeiny i też w 2 dawkach. W sensie, że jeżeli zawody trwają dłużej niż 2 godziny, bo to nie jest tak jak piłka nożna, że mamy 90 minut i koniec, nie? No tylko, tak, że nie, czasami się przeciąga, nie wiem, kilka godzin mogą trwać zawody. I ten pik kofeiny, ten okres połowicznego rozpadu jest bardzo zmienny osobniczo. Średnio trwa około 5-6 godzin, nie? Więc po 6 godzinach jest tak, jakbyśmy spożyli tylko połowę dawki tej kofeiny. I kiedy ta stężenie kofeiny spada, to jej wpływ na zdolności wysiłkowe może być mniejszy. Dlatego my sugerujemy, żeby rozdzielić sobie dawkę kofeiny, którą chcemy przyjąć podczas zawodów, na dwie dawki. Nie? Jedną przyjąć na godzinę przed pierwszym podejściem, czy mamy ważenie, potem już się rozgrzewamy i w połowie rozgrzewki sobie wziąć na przykład, nie wiem, 3-4 mg na kilogram masy ciała i podczas, później przed pierwszym czy po pierwszym wyciskaniu spożyć kolejną dawkę, nie 3-4, żeby łącznie spożyć 6, załóżmy 8 mg kofeiny na kilogram masy ciała, czyli jak ważysz 100 kg, to będzie załóżmy 600 mg łącznie. 300 na przykład mg przed startem. Niech walczy się tym, bo 600 mg to już jest ban. Gdzie jest ban? Przekroczona dawka. Nie, wiesz co, na 100% tak nie jest. Była, później wycofali. Tak, to dwa tory. Była granica górna. Tak, była. Mogłeś tylko 2 filiżanki kawy chyba wypić, tak. A później to usunęli ten zapis. No. Tak, ŁADA, nie? To ona, tam też był właśnie kofeina na liście atopikowej, tak, po stężeniu w moczu była, nie? Tam tak, wybrano stężenie w moczu. Z tego, co ja się orientuję, to tam byłyby takie przeliczniki, że trzeba byłoby spożyć około 10-12 mg na kilogram masy ciała. Nie wiem, jak było w IPF-ie kiedyś, bo szczerze powiem, że się nie orientuję. Wiem, że to w 2004 roku już zniesiono i teraz ta kofeina jest na liście monitorowania. Starej daty jesteś, wiesz, ty pamiętasz zasady sprzed 10 czy 15 lat, nie wierzysz. Nie, bo może tak było, powiem ci szczerze, że nie wiem. Jak z kofeiną to było na pewno, ale myślałem, że ty dalej w mocy jest. Nie, teraz ŁADA to dała na substancję monitorującą, w sensie jest tak, że można sobie brać ile się chce. Ale jest jakby no monitorujący, nie? Więc może tam kiedyś wróci na przykład jako zbanowana. No miejmy nadzieję, że nie, bo rzeczywiście w trójboju jest to jeden z niewielu suplementów, który mocno się przyłoży, nie? W totalu około 3% może dodać, nie? Co byś jeszcze powiedział? Bo kreatyna to mówię, że działa. Tak, tak. I powiem szczerze, że jeśli chodzi o takie otwarte dowody, to te 2 suple są jedyne takie, które na 100% każdemu bym polecił, nie? Jeszcze czyli soda oczyszczona. Słyszałem, że kiedyś też jest bardzo dobrze potwierdzona. Przy czym to, jeżeli chodzi o trójbój, no to powiedzmy, no może się pomóc rzeczywiście, żeby tam podczas budowania tych akcesorów, żeby móc nabić objętość. Tak, jak ale stricte na taką siłę maksymalną, to taki może pośredni ma tylko w tak, jak, tak jak właśnie jak mówisz, że długofalowo na przykład stosowanie beta-alaniny i na przykład tego wodoru węglanu, czyli tej sody oczyszczonej, one działają na podobnych mechanizmach, czyli buforują jony wodorowe. Mówiąc tak bardzo prosto, na przykład jak wyciskamy na 12 razy na klatę, to
przez przemiany te beztlenowe kumulują się jony wodorowe. I przez to mamy takie uczucie właśnie już pieczenia, nie jesteśmy w stanie wycisnąć kolejnego powtórzenia. Właśnie zakwas. Przez te, tak, zakwas to są, przez te jony wodorowe. I betalina wewnątrz mięśniowo buforuje te jony, czyli jakby wiąże je i przez ten, jakby przesuwa ten próg, nie? Czyli na przykład zamiast 12 zrobimy 13-14 powtórzeń. Wodorowęglan działa tak samo, tylko zewnątrz komórkowo, więc one działają synergistycznie, wspomagają swoje działanie. My stosujemy betalaninę i wodorowęglan, na przykład szczególnie w tych okresach hipertroficznych czy w tych akcesoriach, moglibyśmy zrobić większą objętość. I potem wiadomo, że długofalowo to może wpłynąć na, no, na siłę. Podobnie może być z sokiem z buraka, czyli z azotanami. No to jest niedobre, daj. Nie lubisz pić? Niedobre. Możecie podsunąć SFD, żeby wprowadzili takie szoty z buraka, bo to mało firm jeszcze robi. W Polsce jest jedna taka rzetelna Beat It. Te szoty z buraka jest tak, że w 70 chyba mililitrach jest tak jakbyś wypił pół litra soku z buraka ogółem. I to on zwiększa stężenie tlenku azotu i ta objętość treningowa też może być większa. I tutaj ciekawostka z tym sokiem z buraka jest jeszcze taka, że on też właśnie przez ten centralny układ nerwowy może działać. I no, były nawet badania na drugoistach. Ale na jakieś tam temy. A to no rzeczywiście tam są pojedyncze chyba z dwie prace są takie, że ciężko, bo ja już akurat się na tym mocno nie znałem. Tam była analiza właśnie jakiegoś takiego urządzenia, które badało aktywność mózgu i w każdym razie wniosek był taki, że mogłoby to pomóc na zawodach w trybowie, nie? Spoko. Z tym sokiem z buraków. Dobra. A odsuńmy może teraz zawody na bok. Przejdźmy od takiego dnia poprzedniego, powiedzmy. I pomijając ten trening i ładowanie węgli przed treningiem, czy rotowanie makroskładnikami w ciągu dnia ma jakiś sens? Bo na przykład dawniej pamiętam, że ja przynajmniej jak jadą, to rano dużo węgli, żeby mieć siły. Wieczorem z kolei dużo białka, bo jeszcze jak to zaczynałem się uczyć, to oczywiście nie trybuje tylko kulturystyka. Zresztą jak prawie wszystkie dzieciaki. Zresztą. Tak, że domek jest. Mówiłeś sam o tym bodybuilding na początku. Nie? No to wieczorem się jadło jakieś tam białko, żeby nie przypiąć przypadkiem. Nie? Jak to teraz wygląda? Ma to sens rotacja jakaś? Czy... Wiesz co, pod kątem zdrowotnym i pod kątem performance'u, w trybie jest o tyle specyficzne, że nie trenuje się, tam nie ma dużej mytości treningowej. To nie jest tak jak w kolarstwie albo w biegach, nie? Że się trenuje 2-3 razy dziennie po kilka godzin. Tak. Tylko z reguły jest maks jedna jednostka treningowa dziennie. Nie? Z reguły to i 4 razy w tygodniu ktoś ćwiczy i tyle. Nie? Tak. Więc po takiej jednostce treningowej, na przykład jak w środę sobie potrenujemy, to czy my zjemy 2 godziny później posiłek, czy 6 godzin później i dostarczymy węglowodanów, to następnego dnia ta nasza objętość nie ucierpi, bo najważniejsze jest to, żebyśmy w tym oknie po prostu między treningiem a treningiem dostarczyli odpowiedniej ilości węglowodanów. Nie? Nie jest tak ważny ten timing, jak w innych sportach. Bardzo ważne, myślę, z punktu widzenia takiego planowania posiłków, jest to rzeczywiście, żeby w każdym pojawiało się minimum te 20, a optymalnie około 40 gramów białka. Tak, żeby cały czas sobie tam stymulować tą syntezę, nie? Że jak już mówimy o tym timingu, to chyba to może mieć największe znaczenie. My wychodzimy z założenia, to też widzimy, bo oprócz trybujących też z innymi ludźmi współpracujemy, że taki w miarę równomierny rozkład tych makroskładników jest najlepszy pod kątem takiej praktyczności posiłków. Bo na przykład nie wiem, na drugie śniadanie chcielibyśmy mieć śniadanie białkowo-tłuszczowe, to codziennie byśmy omleta musieli jeść, nie? Bo tych posiłków byłoby po prostu mało, nie? Bo ciężko zrobić, nie, kanapek nie weźmiesz już, nie? Więc bardzo w ten sposób do tego podchodzimy. No i jeżeli chodzi o ten timing, to myślę, że z takich ważniejszych rzeczy, które moglibyśmy już przekazać, to na pewno ta podaż węgli przed treningiem, to jest jedna z takich rzeczy, która rzeczywiście to jest taki tip, który mógłby pomóc, nie? Ale to, co ty mówisz, na przykład te białko na noc, węgle rano, to jeszcze ta podaż węglowodanów właśnie w tym okresie wieczornym, ona rzeczywiście może promować troszkę lepszy sen, nie? I ten czas latencji skracać, czyli ten okres między się położeniem spać a zaśnięciem i też poprawiać jakość snu, nie? Przez to właśnie, że jak jemy węgle, to się wydziela insulina, która wpycha aminokwasy do mięśni, oszczędzając w pewnym stopniu tryptofan. Taki aminokwas, który później przechodzi przez barierę krew-mózg, z niego na drodze przemian przez 5-hydroksytryptofan i serotoninę tworzy się melatonina, i po prostu wspiera to troszkę zasypianie, nie? Więc ta podaż węglowodanów, na przykład właśnie jakaś owsianka czy chleb do jajecznicy, może być korzystne, nie? Ale takie już szczególnie może nie bardziej sportowe, tylko takie lifestyle'owe bardziej. Jasne. A w takim razie śniadanie, samo powiedzmy wstaję pierwsze co, czy zjem większość węgli, czy zjem powiedzmy białka i tłuszcze, to co, preferencje osobnicze i nie ma większego. Jak najbardziej, no jeżeli nie trenujesz na przykład po pierwszym posiłku, to my bardzo preferencyjnie podchodzimy, czyli jeżeli mamy kogoś, tak jak ty na przykład mówisz, że wolisz te białkowo-tłuszczowe, no to my się nie upieramy, żeby te węgle ładować, bo wiemy, że rzeczywiście takie różnice osobnicze mogą występować i niektórzy rzeczywiście po tym węglowodanów na przykład czują się bardziej zmuleni i tak dalej, nie? Więc się nie upieramy. A co w momencie, jak ktoś trenuje, mało jest podejrzewam takich osób, ale przed pierwszym posiłkiem?
to ja bym rozważył, mieliśmy takie osoby, nawet jakieś szklankę soku czy coś, żeby chociaż trochę tych węgli dostarczyć, bo w okresie posłonocnego, jak śpimy, to żeby utrzymywać tą glikemię na odpowiednim poziomie, żeby nie dochodziło do hipoglikemii w nocy, to używa się w głównej mierze glikogen wątrobowy. I później jak wstajemy, ćwiczymy, to właśnie może być wtedy ta tendencja do tej hipoglikemii, o której mówiliśmy, czyli takiego ziewania podczas treningu, zmęczenia. I jeżeli mamy jakieś takie cięższe jednostki, to warto rozpatrzeć jakąś podaż węgli, czy to w trakcie, czy przed treningiem. Właśnie najlepiej w postaci jakiegoś takiego nawet soku, bo niektórzy na przykład mówią, że nie są w stanie nic wcisnąć, nie? Nawet banana. No, to wtedy ten sok, mimo że to jest ogółem nie polecam soków na przykład dla osób, które nie są sportowcami, to myślę, że w takim momencie warto taką porcję soku rozpatrzeć, żeby trochę tego cukru dostarczyć, nie? Jeżeli już ktoś by się uparł, że nie chce w ogóle nic jeść, to po prostu zwiększyłbym w ostatnim posiłku przed snem podaż węgli, nie? Żeby rano jeszcze trochę tego mieć. Okay. A co jeszcze tak pociągnę temat? A co z tym takim dogmatem, powiedzmy, że ponieważ rano mamy najwyższy kortyzol, to żeby nie zbijać go insuliną, to powinniśmy mieć właśnie białkowo-tłuszczowe. To jest w mocy, czy to jest takie trochę scientific? Ale w sensie pytanie było głównie pod ten kortyzol, żeby co? Żebyśmy byli obudzeni? Żeby nie znosić go insuliną w takim wypadku, to żeby właśnie jeść białkowo-tłuszczowo. Tak, no pytanie właśnie, dlaczego byśmy mieli go nie zmniejszać troszkę, nie? Bo wiadomo, żeby się lepiej obudzić i tak dalej. Jest tak, że... Na forum przeczytał. Czasami jest tak właśnie, że tak się tworzą te największe mity żywieniowe, że wyciąga się jakiś aspekt pojedynczej reakcji fizjologicznej i dorabia się do tego całą ideologię, nie? Tak samo było z tym działaniem kortyzolu i insuliny. Tak naprawdę, no jakby, jaki jest taki aspekt kliniczny? Co się stanie, jak my zmniejszymy trochę ten kortyzol? Bo nie będzie tak, że na przykład będziemy, nie wiem... mniej zdrowi, albo no nie wiem, co te osoby sobie wymyślały, nie? Tak samo kiedyś było ze spożywaniem węglowodanów na noc, że ktoś sobie tam wymyślił, że wtedy śpimy, więc nasz metabolizm się zmniejsza, co jakby ta podstawa przemiany materii się nie zmniejsza, ale nie jesteśmy aktywni i na tej podstawie, że przytyjemy. No nie, no wiadomo, że jak będziesz utrzymał ten bilans energetyczny w ciągu dnia, to nie przytyjesz, nie? Albo tak samo się mówi, że insulina tuczy, bo hamuje lipolizę. Znów jest wyciągnięty pewien fragment mitu, jakby jedna reakcja fizjologiczna, nie dorabia się do tego otoczkę, a nie zwraca się uwagi na inne elementy, nie? Że właśnie jak będziemy w tym ujemnym bilansie, to jak się wytworzy insulina, to nadal będziemy mogli tą tkankę tłuszczową spalać. Oczywiście. Właśnie, skoro już w sumie jesteśmy przy temacie, to jak to jest z dietetyką? Bo jakby, jeśli my jesteśmy trenerami, więc generalnie wykonanie przysiadu, możesz zmienić pewne niuanse, ale to jest zawsze stałe. W dietetyce to jest bardzo zmienne. W gruncie rzeczy na pewne modele żywieniowe są mody. Z czego to wynika? Wiesz co, właśnie ja myślę, że to jest największy problem, bo też często u nas w komentarzach się pojawiają takie, o, że teraz piszecie, że margaryna miękka jest lepsza niż masło, a 5 lat temu się pisało co innego, kiedyś mogliśmy jeść chleb, teraz nie możemy i tak dalej. I to jest największy problem w tym właśnie, że te takie opinie i te mody, te mity, to nie jest tak, że to jest coś oparte na nauce, że to tworzą naukowcy i dają takie postulaty, tylko to są osoby, które są niewykształcone, ale są popularne. I one na przykład sobie wymyślą, że ziemniaki tłuczą, albo że nie można jeść glutenu, bo... albo że nawiązać zaśluzawia, czy właśnie nie można jeść glutenu, bo tam dziurawe jelita będą. I to idzie do opinii publicznej. I to jest tak, że osoby, które nie są w stanie zweryfikować tej wiedzy, jakby no biorą to za pewnik, no bo nie mają tej wiedzy, żeby to zweryfikować, tak? I później to powtarzają i są przekonani, że to jest prawda. Więc jak później na przykład trafiają na post merytoryczny, gdzie jest wytłumaczone, że na przykład te produkty mleczne są korzystne dla zdrowia, no to mówi, a bo się zmieniają badania naukowe. To nie, to badania naukowe się zmieniają. To przez ostatnie kilkadziesiąt lat wiadomo, że są takie elementy. Jak na przykład z tą margaryną. I to wynikało z tego, że kilkadziesiąt lat temu margarynę produkowało się w inny sposób. Poprzez uwodornienie i przy tym częściowym uwodornieniu wytwarzały się te kwasy tłuszczowe typu trans. I ona wtedy była gorsza niż masło. Teraz te aspekty technologiczne już poszły do przodu. I podczas produkcji nie wytwarzają się te kwasy tłuszczowe typu trans. Już się nie stosuje tego uwodornienia w tych margarynach. I to są, tak jakbyśmy sobie wzięli olej rzepakowy i tam wiadomo, z jakimś tam dodatkiem oleju kokosowego, żeby to miało konsystencję, zrobili. I to z uwagi na swoją kompozycję tych kwasów tłuszczowych będzie zdrowsze niż masło, nie? Więc to jest taki element, że rzeczywiście ta wiedza naukowa się zmieniła, nie? Że kiedyś uważano, że te margaryny są mniej zdrowe, bo były te kwasy tłuszczowe trans, ale teraz to jest inny produkt. Więc z tym akurat można się zgodzić, nie? Ale w zdecydowanej większości rzeczy, jak na przykład to, żeby nie jeść dużo czerwonego mięsa, albo to, żeby jeść dużo warzyw, albo dużo prawdopodobnie produktów zbożowych, to zawsze było, zawsze jakby naukowcy postulowali, żeby to robić, nie? Po prostu przez te mody, że raz nie możesz jeść węglowodanów, raz nie możesz jeść tłuszczów, później znowu węglowodanów, to taka sinusoida, nie? Tak. Teraz znowu wraca moda na keto, a potem znowu pewnie wróci na high carb.
I to nie są opinie, to nie jest w ogóle wiedza naukowa, tylko to są opinie znanych osób. Tak ja mam wrażenie, nie? I te mody w ten sposób, myślę, się tworzą. Czyli jak najbardziej podchodzi do tego wszystkiego z takim dużą dozą nieufności. Tak, tak, z takim sceptycyzmem. Ale masło jest smaczniejsze przecież. I to zamyka rozmowy bardzo często po prostu. Ja akurat sam się staram limitować, bo troszkę mam problem z lipidogramem od zawsze. Ale dzisiaj na przykład jak wyjeżdżałem, to mama mojej dziewczyny zrobiła mi takie bułeczki maszane z masłem i z miodem. No i z przyjemnością, tak. Ze śmiechem na twarzy zjadłem. Ale ogółem na przykład masło staram się też akurat zamienić na jedno smarowidła, nie? No więc trzeba też pamiętać, że te jak takiego szamana rozpoznać od kogoś rzetelnego, że zawsze pojawia się u osób, na przykład u naukowców, ten sceptycyzm. Więc jak oni mają 100 badań, a oni nadal mówią, że to nie jest jeszcze pewne, wiecie jak to jest, nie? Że trzeba, potrzeba dalszych badań i tak dalej. A niektóre osoby, które właśnie głoszą te mity, to oni mówią, że nabył ze śluzawia i koniec i to już jest prawdopodobne. Badanie uzgodnione, koniec, kropka. Tak. I to jest ta różnica, myślę, to jest największy problem tej mitologii mitetycznej. No i wyjaśniono po prostu. In your face. Dobra, przejdźmy może do takiego poważniejszego tematu, bo nie czarujmy się, trybuści są grubi zazwyczaj, bo no, jeżeli chodzi o ten aspekt wizualny, no to nie ma jakiegoś większego znaczenia w naszym sporcie. Być może tutaj można mówić o jakimś aspekcie zdrowotnym prędzej, ale akurat to, że jesteś gruby czy chudy, no chodzi, żeby być silnym po prostu. Nie? No, to jest, że tak powiem, męski sport, jak to my przynajmniej lubimy sobie określać i sylwetka jest tutaj, idzie na drugi plan. W każdym razie, no często się zdarza, że trójboiści jedzą po prostu śmieciowo, żeby się naładować tymi kaloriami, powiedzmy, próbują wejść tam w kategorię wyżej czy coś i ciężko im zrobić tą masę, więc ładują tą pizzę, hamburger i tak dalej. Jaki to może mieć wpływ na zdrowie, na wynik sportowy? Na zdrowie wiadomo, nie? Że jak jest mocno ta tkanka rozwinięta tłuszczowa, to, no to będzie rzutowało na zwiększone ryzyko cukrzycy, tych wszystkich chorób cywilizacyjnych, miażdżycy, naciśnienia i tak dalej. To jest dosyć jasne. Tak, to ciężko. A w momencie, powiedzmy, jeżeli ktoś nie jest jakoś otyły, ale ładuje sobie śmieciowe żarcie, bo powiedzmy ma taki szybki metabolizm i musi dostarczyć dużo. Mieliśmy w tych przecinach chyba 8000 kalorii jakoś tak, czy 7. Strasznie dużo żarcia musiał wrzucić, a gość taki. Także no, tam już też się ratował jakimiś żelkami, jakimiś śmieciowym żarciem. No to może ratować. Wiesz, to jest taki problem, że tutaj trzeba znaleźć taki środek między poprawą jakby tych zdolności wysiłkowych, ale taką maksymalną zdrowotnością, że wiadomo, że czasem kosztem nawet tego zdrowego żarcia warto wrzucić jakiegoś syfu, żeby właśnie być w stanie realizować te jednostki treningowe, ale zawsze tą postawa powinna być jednak zdrowa. Nie zawsze powinniśmy trochę tych warzyw, tych minimum te 400 zjeść, zawsze chociaż dwa razy w ciągu dnia jakieś takie pełnoziarniste zboże, a potem tym syfem możemy dobijać. Nie? Więc tutaj też trzeba powiedzieć, że ta aktywność fizyczna dużo wybacza, że osoby, które jedzą tak dużo, muszą mieć większą aktywność fizyczną, nawet tą spontaniczną. To jest tak, że właśnie tak jak mówisz, że są takie osoby, które muszą mieć cholernie dużo, bo im więcej jedzą, tym więcej mają takich spontanicznych ruchów. Na przykład gestykulacja. O, ja jestem taki, że dość mocno gestykuluję. Ale jak są takie osoby przebojowe, to właśnie one najczęściej mają wyższe to zapotrzebowanie, szybszy ten metabolizm, bo dużo ruchów robią w ciągu dnia takich niepotrzebnych. To się nazywa fenotyp nieoszczędny. Im więcej kalorii ma, tym więcej kalorii rozwala na głupoty. I tutaj średnio... Czy ty mówimy o takim tupaniu do nogą, ruszeniu z Tak. No. Wow, życie nie wziął tego pod uwagę. Ale nie słyszałem, że nawet 17 kilo, takie zwykłe machanie sobie palcem możesz w ciągu życia schudnąć. Co ty gadasz? To są kalorie, to jest tak. Ruch. Tu ktoś może powiedzieć, wiesz, a ile, tak jak mówisz, ile tu spalisz, nie? Ja gestykuluję 20-50 kilokalorii, tu spalę, ale wiesz, tutaj spalę, później załóżmy... pomogę, koleżanka będzie szła załóżmy z ciężkim kartonem, to jej pomogę to znieść. Potem załóżmy, pójdę spacerkiem, sobie mówię, a ładna pogoda, to ja podświadomie to mam, bo mam dużo kalorii, więc podświadomie wybieram przejście spacera zamiast na przykład pojechania autobusem i w ciągu dnia można do 2000 kilokalorii w ten sposób na pozatreningową aktywność spalić. I tutaj takie fajne badanie było przeprowadzone, że przekarmiano osoby o 1000 kilokalorii nadwyżki mieli. I średnio 60% tych kalorii szło w tkankę tłuszczową, a 40% tak powiem, się rozpraszało. Czyli jakby na tą spontaniczną aktywność było przekazywane i były bardzo duże zmienności międzyosobnicze. Byli ci właśnie ektomorficy, czyli ten fenotyp nieoszczędny, którzy dostawali 1000 kilokalorii nadwyżki, a tyli tylko o 300 kilokalorii. 700 kilokalorii z tej nadwyżki rozprzestrzeniali na głupoty. Oni muszą jeść, im więcej jedzą, tym więcej się ruszają, nie? Podoba mi się. A był taki pechowiec, właśnie typowy endo, że był przekarmiony o 1000 kilokalorii, a przytył o 1100. Czyli nawet mówi, a zmęczyłem się i się położę, nie? To takie... Ale się najadłem. Tak. I z tego właśnie... z tego wynikają te zmienności osobnicze, więc tutaj... To jest to, o czym mówimy, szybki, wolny metabolizm, tak? Tak, bo te różnice takie w podstawowej przemiany
baterii, to często się, że ktoś tłumaczy się wolnym metabolizmem, to u zdrowych osób te różnice mogą wynosić maksymalnie w literaturze naukowej do 9%, czyli maksymalnie, załóżmy, niech to będzie nawet 200 kilokalorii. To wiadomo, jakieś tam znaczenie ma, tak, ale to jest, tak, nikt, to przez to nie mówisz, że o, jem 800 kilokalorii, nie chudnę, nie, jak tak niektórzy mówią. To jest po prostu kłamstwo i nieprawda. To jest naliwym dupkiem po prostu, dlatego tak, tak, tak. Tak, tak. Ale pod kątem sportowym, bo na początku pytanie jakie było, bo tak żeśmy zawędrowali daleko. Jaki to może mieć wpływ na performance, śmieciowe żarcie? No na przykład mówimy o stanach zapalnych, no to już chyba będzie na pewno jakieś znaczenie. Tak, może być zwiększone ryzyko kontuzji. Ta zdrowotność diety rzeczywiście na przykład zmniejsza ryzyko kontuzji, takich nawet uszkodzeń typu, wiecie, jak robicie jakieś ciężkie bloki treningowe, to tu coś boli, tam coś szczyka i tak dalej. No to później jak najbardziej, wiesz, będzie rzutowało, bo jak będziesz się tak syfiasto odżywiał, masz większe ryzyko kontuzji, nawet takie drobne urazy, potem przez 3 treningi nie zrobisz tego, co powinien zrobić, nie? I to wiadomo się w ciągu roku kumuluje, nie? Więc to będzie najważniejszy problem. A pod kątem już takim stricte, że tak powiem, na zawodach, no to im więcej ważymy, im więcej weźmiemy tkanki tłuszczowej, no to będziemy startować w wyższej kategorii wagowej, więc będą wyniki lepsze, więc jakby ograniczamy swoje szanse na wynik. Ja tutaj czasem mam troszkę inne podejście, myślę, jak większość osób, bo zdarza się tak, z takimi opiniami się spotkałem, że niektórzy uważają, że schodzenie do niższych kategorii wagowych to jest swego rodzaju oszustwo, że nie startujesz z lepszymi zawodnikami, żeby zdobyć medal na przykład, nie? Ale ja uważam, że tak jak na przykład nie, stosuje się neopreny, które trochę pomagają, jak stosuje się trening od trenera, który pomaga, tak samo można zastosować dietę od dietetyka, która pomoże ci zwiększyć szansę na medal, nie? Ja wiem, że tak by są różne opinie, nie? Niektórzy uważają, że tak się nie powinno robić. Ja uważam, że na przykład robienie wagi właśnie, albo zmniejszenie zawartości tkanki tłuszczowej i startowanie w mniejszej kategorii wagowej, to jest coś, co jest jednym z elementów tej całej układanki i zwiększa szanse po prostu na bycie lepszym sportowcem. Ja bym powiedział, że jeżeli to rzeczywiście możesz zmniejszyć masę ciała, nie tracąc na tym siły, to rzeczywiście... No, patologiczne rzeczy my unikamy, strasznie patologiczne rzeczy. Zazwyczaj w drużynie po prostu powtarzamy, macie się czuć dobrze i macie być najsilniejsi, nie? Ale wiadomo, jakaś rekompozycja ciała to jest zawsze na plus. Ja bym jeszcze zapytał, czy są jakieś badania, że na przykład otyła osoba ma gorszy performance siłowy i nie tylko w stricte, że jest po prostu cięższa, tylko czy po prostu tkanki funkcjonują gorzej, kiedy są po prostu otoczone tłuszczem. Fajnie, że to spytałeś, bo akurat w tamtym tygodniu oddałem pracę magisterską i o tym pisałem, bo pisałem o redukcji tkanki tłuszczowej w sportach siłowych i robieniu wagi, właśnie w dwuboju i w trójboju i analizowałem właśnie mocno temat kompozycji składu ciała. I tutaj w ogóle niektórzy autorzy zwracają uwagę, że na tym... Może odpowiem na przykład na twoje pytanie bardzo szybko, że nie. Że tkanka tłuszczowa w trójboju nie pogarsza zdolności wysiłkowych. W podnoszeniu ciężarów te korelacje się obserwuje, one nie są istotne statystycznie, ale rzeczywiście ta, myślę, że przez to na przykład, że ten ruch sztangi jest dłuższy, tam też ta moc musi być generowana, ta tkanka tłuszczowa może trochę pogarszać te zdolności wysiłkowe. W trójboju ten ruch jest, że tak powiem, mniej troszkę złożony i po prostu nie wpływa to, nie ma takiej korelacji, nie? Jest bardzo silna korelacja, czyli powiązanie między beztłuszczową masą ciała, czyli tkanką mięśniową, a wynikiem. I niektórzy autorzy nawet dość daleko się tak we wnioskach posuwają, że na tym wysokim szczeblu wytrenowania, na przykład na zawody, jak ktoś siedzi na Mistrzostwa Świata, albo u was chłopaki takie wyniki, czy wy na przykład robicie takie wyniki, to ten poziom, że tak powiem, taki neuromuskularny i poziom techniczny już jest na tyle wypikowany, że głównym, co możemy robić dla poprawy swojej siły, jest po prostu dowalanie mięcha na siebie cały czas konsekwentnie. Bo im więcej masy mięśniowej mamy, tym większą tą siłę mam. I to jest czasem korelacja rzędu 0,93, czyli mówiąc bardzo, tak praktycznie bardzo, bardzo mocna. Czasami nawet takie żarty są, że jakbyśmy zrobili zawody w trójboju i zmierzyli zawartość beztłuszczowej masy ciała skanami DEXA, czyli taką bardzo dobrą metodą, to nie moglibyśmy nawet nie podchodzić do sztangi, bo kto ma więcej masy mięśniowej, ten powinien wygrać, nie? Tak mocna ta korelacja jest. Oczywiście dochodzi też aspekty psychiczne i tak dalej, nie? Na zawodach. Ale rzeczywiście ta korelacja bardzo mocno występuje. I ja mam taki wniosek z tej pracy mojej, że w trójboju powinniśmy dążyć, jeżeli zależy nam na medalach, do możliwie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, tak żeby nie ucierpiała nasz performance treningowy. Bo im są takie pułapy poziomu tkanki tłuszczowej międzyosobnicze, że poniżej jego już spada mocno siła. Tak? Mamy ten zespół RED, czyli niedoboru energii. U kobiet się zaczyna zaburzenia miesiączkowania, szczególnie w tych niższych kategoriach, nie? Tak, nie wiem, 4,7, 5,2. Tam ten niski poziom tkanki tłuszczowej już promuje ten zaburzenia miesiączkowania, gorszy performance na treningu, większe ryzyko infekcji, więc opuszczanie treningów. A tu mówimy o jakim, powiedzmy, zakresie?
Wiesz co, nie ma takiego jednego w literaturze, bo to jest w zależności od osoby bardzo, bardzo mocno. Ta hipoteza tego set pointu czy settling pointu, że każdy z nas ma taki komfortowy poziom tkanki tłuszczowej, ona nie jest jeszcze potwierdzona, ale tak praktycznie można powiedzieć, że ona, no w mojej opinii jest taka rozsądna dość, nie? Że na przykład są osoby, które naturalnie mają bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej i dla nich to raczej nie będzie duży problem, nie? U kobiet, jak miałbym tak strzelać, to jest około 18-17%, poniżej bardzo często się zaczynają problemy, też tak jak mówię, to nie jest zasada. U mężczyzn ten poziom jest niżej, nie? Te 7-8%, jak schodzimy poniżej, ktoś jest taki maksymalnie docięty, to już raczej te problemy zawsze będą, no może nie zawsze, ale w większej mierze będą występować, nie? Więc im jesteśmy bardziej docięci, ale w ciągu dnia czujemy się zdrowo. Czyli nie mam problemu ze snem, nie mam problemu z potencją czy z libido, robimy dobre treningi, to im będziemy mieć tkanki tłuszczowej mniej, tym na nas lepiej, bo będziemy po prostu startować w lżejszej kategorii, nie? To wszystko jasne w takim razie. No dobra, jak chcemy przejść do tej kategorii niżej, czy macie jakieś sprawdzone sztuczki, jak to rzeczywiście zrobić, żeby być mniej grubym, a tak samo silnym? Mhm. Ale tutaj, jeżeli trzymamy się dalej redukcji tkanki tłuszczowej, jeżeli jeszcze nie robimy wagi, tak? No bo w tym redukcji tkanki tłuszczowej najważniejsze w trójboju jest to, żeby zmniejszać ją dość powoli. Nie szybciej niż 7% masy ciała tygodniowo. Więc jak ważysz 100 kg, to to tydzień nie powinieneś tracić więcej niż 1 kg. To jest i tak dużo, moim zdaniem. Tak. Szybka redukcja. I tak. I ja nawet my w naszej praktyce, bo to też w oparciu o tą literaturę, że ten dolny zakres rekomendacji 0,5% jest rozsądniejszy. Czyli jak ważysz, na przykład dziewczyna schodzi z 5,2 do 4,7, bo miałeś taki przypadek, to u niej nawet może ona, wiesz, ćwierć kilograma, 0,25 kg tracić tygodniowo i to czasami na wadze, wiesz, przez wahania wagi może być tak, że przez 3 tygodnie ona myśli, a ja nic nie chudnę, nie? Mhm. Ale potem, wiesz, no jak sobie weźmiesz taki duży wykres, to rzeczywiście widzisz, że ona sobie stopniowo schodziła, nie? Zejdzie z fazy lutealnej, wypada spójnie. No więc ten zakres dolny, my też staramy się jego trzymać, czyli 0,5% masy ciała i szczególnie jeżeli ktoś ma niższy poziom tkanki tłuszczowej, to się tego trzymamy. Na przykład mamy taką zawodniczkę Weronikę Zielińską, która ma kratę na brzuchu cały rok i ona jest z podnoszenia ciężarów akurat. No to u niej jakbyśmy, myślę, wprowadzili ten 1% tygodniowo, no to u niej ta szansa na właśnie zaburzenia miesiączkowania czy gorszą formę byłaby o wiele większa, nie? Więc też im jesteśmy grubsi i mamy więcej tkanki tłuszczowej, tym szybciej troszkę możemy chudnąć, nie? Dobra. Ale myślę, że bardzo trzymać się tych 0,5% i dbać o podaż białka. To są dwie najważniejsze rzeczy. I te widełki białka, one nie są jakieś przesadnie wysokie. Jeżeli nie jesteśmy na bombie, to od 1,6 do 2,4 grama na kilogram masy ciała w ciągu dnia jest całkowicie wystarczające. Im jesteśmy dalej w redukcji, mamy mniej tłuszczu, tym nieco wyższa ta podaż białka powinna być. Więc na przykład jak ja bym sobie zaczynał dzisiaj redukcję, to spokojnie bym mógł zacząć, wiesz, od 1,6 grama, ale jakbym już dochodził do kraty na brzuchu, to bym mógł sobie te 2-4 dać, nie? My w praktyce najczęściej i tak zaczynamy od 2, bo takie diety są po prostu praktyczniejsze, nie? Właśnie, żeby tego kurczaka trochę wrzucić, czy żeby tych jajek trochę na śniadanie zjeść, nie? A jak czyli jesteśmy na bombie? Właśnie, czyli nie jest mitem, że na bombie trzeba mieć większy podaż. Wiesz co, tutaj jakby opierając się na nauce, nie da się odpowiedzieć na to pytanie jeszcze, bo nie ma żadnej takiej pracy, która to weryfikuje. No tak. Ale na praktyce. Tak, my wiesz co, wychodzimy z założenia, że z uwagi na fakt, że ten proces syntezy białek mięśniowych jest podkręcony, to jakby i ta osoba no jest mocno już ambitnym zawodnikiem, skoro wybiera doping, to wychodzimy z założenia, że skoro podaż białka, na przykład około 3 gramów, jest bezpieczna, to dlaczego tego nie zrobić? I widzimy, że rzeczywiście może być to rozsądne. Jak my tak powiedzieliśmy, też nie mam bardzo dużego doświadczenia z zawodnikami na bombie. Ja osobiście z kilkunastu może takich prowadziłem, ale widzę, że rzeczywiście ta wyższa podaż białka, z reguły około 3 gramów na kilogram masy ciała, przekładała się na lepszą regenerację, szybszy progres i tak dalej, nie? Więc tak mówiąc bardzo praktycznie, abstrahując od nauki, to my jak ktoś jest na bombie, to dajemy około 3 gramów białka. Nie? Jakieś inne zmienne dietetyczne u osób na bombie? Możesz coś powiedzieć? Wiesz co, my tak wychodząc praktycznie, jeżeli ktoś tam ma jakieś orale, bo ja też nie jestem specjalistą od bomby, to trzeba jasno powiedzieć, nie? To jakieś takie protekcyjne w kontekście wątroby, jasne, jak na przykład NAC, tam w dawkach niecałe 2 gramy, najlepiej rozbijane na kilka dawek w ciągu dnia, bo ten okres potrwania jest dość krótki, czy Silimarina, takie wiesz, dość lightowe ziółka, nie? Temat probiotyków jest ciekawy, ale tutaj ciężko w ogóle zacząć od tego, czy na jakich mechanizmach na przykład różne rodzaje dopingu wpływają na mikrobiotę. Niektórzy o tym dużo mówią, ale ja podchodzę bardzo sceptycznie i niektórzy mówią, że jak są na bombie, na przykład nie wiem, na terenie, to właśnie probiotyki mocno pomagają, ale to no, niektórzy też, nie wiem, Tor na przykład, nie wiem czy widzieliście BCA i mówisz, że na niego działa. Więc no ja tak podchodzę dość sceptycznie, nie? Do osób, które tak opierają się tylko na swojej opinii.
I osobiście jakiejś takiej profilaktycznej probiotykoterapii nie stosujemy, nie? Więc głównie NAK i... W sensie tak nie zaleciłbyś komuś stosowania probiotyków w stałej suplementacji? Tak, no raczej bym nie zalecił. Szczególnie... Dlaczego? No bo tak jakby każda suplementacja powinna mieć jakiś sens. Ja wychodzę z takiego założenia. I jeżeli ktoś jest zdrowy i nie ma żadnych jakichś problemów, na przykład z układem pokarmowym i tak dalej, to taka suplementacja nic nie wnosi. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, że profilaktycznie, że żeby nie mieć takich problemów. Ale no to tak naprawdę wtedy moglibyśmy stosować każdy suplement na świecie i tak to wyjaśnić, że profilaktycznie, żeby... No my tak wychodzimy z założenia, że każda suplementacja powinna mieć jakiś sens, nie? Dobra, w kontekście tych probiotyków mamy określone szczepy w określonych jednostkach chorobowych, które rzeczywiście mogą sprawdzić, nie? Mam na przykład w kontekście jelita drażliwego, to mam taki szczep Plantaron 299V i on rzeczywiście zmniejsza jakby nasilenie tych objawów, nie? Wzdęć i tak dalej. I spoko, i to się sprawdza, nie? Mamy szczepy, które w kontekście infekcji górnych dróg oddechowych mogą zmniejszać to ryzyko i też nawet profilaktycznie czasami stosujemy w okresie jesienno-zimowym u zawodników, którzy mają podatność na to, nie? Ale żeby tak ktoś do nas trafił i na przykład czuł się dobrze i tak dalej, i to my nie mówimy mu nigdy, o weź na przykład probiotyk wieloszczepowy, to coś tam ci się poprawi, nie? Bo to jest niezgodne z aktualną stanem wiedzy, nie? W sensie nie ma takich dowodów, że to cokolwiek może dać. Super, fajnie. Okej. Ciekawe. Dobra, macie może jakieś takie sztuczki dietetyczne, które można podkręcić jakiś wynik w sportowy? Poza tym, powiedzmy, ładowaniem węgli, nie? Czy stosujecie czasami jakieś takie triki, asy w rękawie macie? Sztuczki? Jeżeli możesz powiedzieć. Tak, Andrzej, jest. Andrzej, chodź na bok. Wszystkim się podzielę, bo jakoś tutaj nie mam z tym problemu. Te dwie łyżeczki soli do tego, to syp, ale chłopie, będzie dobrze. Po powiedzie. Naprawdę z takich sztuczek, które może są mniej znane, a które mają takie ugruntowanie w nauce, to jest w okresie przedstartowym stosowanie takiej poprawy regeneracji po tym ciężkim okresie pikowania koncentratu ścierpki wiśni. To jest taki jeden... Ty słyszałem o tym, ale tak przeczytałem i mówię, kurwa, co pierdolę, bez dnia. Rzeczywiście tam to stężenie flawonoidów jest dość wysokie w tym koncentracie. Jest taka jedna firma, kurczę, nawet zapomniałem nazwy, a to może lepiej nie będziemy robić. Czy ty tam może czytałeś u Gregana Colesa? Bo to był chyba numer kwietnowy Masa, to jest taki duży periodyk, nie, który on zestawienie bada. I on to wyszło 1 kwietnia i ja byłem przekonany, że to jest Pirapilis. Nie jest Pirapilis, to jest problem z tym suplementem taki, że on jest dość drogi, nie? Tam chyba, nie chcę skłamać, chyba około 8 dych wychodzi za taką tygodniową suplementację. Ale no my wychodzimy z założeniem, jak mamy zawodniczki, które jeżdżą gdzieś tam na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, to stosujemy. Już kilku takich stosowaliśmy, na przykład właśnie u Idy, czy to były te wyrodniki, bo ja z nimi głównie pracowałem, to stosowaliśmy. Nie? I dawaliśmy wtedy ten koncentrat z tych cierpkiej wiśni, 30 ml, bo on i może poprawiać jakość snu, i właśnie znosi tą obolałość mięśniową, więc w tym okresie przedstartowym naprawdę te dziewczyny mówiły, że mega czuły różnicę w takim też komforcie, w takiej regeneracji. I też być może na tym efekcie placebo, nie? Że później przekładało się, że były takie, wiesz, w głowie miały, że są na 100% przygotowane do tego startu, nie? Więc to jest taka rzecz, o której gdzieś tam głośno jeszcze nie mówiliśmy, nie pisaliśmy, a rzeczywiście, że stosujemy, nie? A tak to z takich rzeczy, które chyba robi mało turboistów, a które my często stosujemy, to jest właśnie te węglowodany podczas treningu, nie? Które, no ciężko powiedzieć, czy pomogą każdemu, ale dużo zawodników raportuje, szczególnie przy tych dłuższych jednostkach. I nawet po prostu robi się człowiek głodny czasami, nie? Jak ćwiczy 3 godziny. Są krótsze jednostki treningowe w tym boju. To też jest prawda, tak. Są tacy zawodnicy już oporowi, to tak, czasami po 3 godziny się tam siedzi. Nie wiem jeszcze więcej. Ile siedzicie średnio treningu? 4 się zdarza. No. Z rozgrzewką, żeby pogadać jeszcze. No też u nas trochę inaczej wygląda trening, bo bardzo często jak my trenujemy, to się też pojawiają podopieczni, to wtedy się wiesz. Rafał, chodź zobacz, no to jest zobacz, no co zrobić. No, i nagle z 2 godzin się robił 3,5. Jest trochę rozjechane. Ale fakt, że rzeczywiście często jestem głodny pod koniec treningu. Albo w trakcie. No, i znaczy, ja często ogólnie jestem głodny. Jak chciałbym tak powiedzieć, to myślę, że w tych ostatnich na przykład, załóżmy, robisz tam jakiś trening dołu i ci na końcu zostały, nie wiem, jakieś hip thrusty jeszcze, to w tych ostatnich ćwiczeniach ta podaż węgli jakby przez cały trening będzie najbardziej
widoczna, nie? Że załóżmy, jak będziesz jadł węgle, to może nawet 4 powtórzenia więcej zrobisz w serii. O, widzisz, bo ostatnio nawet wpadliśmy z Oskarem na taki pomysł, że sobie nakupimy żelek, parę kilo i sobie wrzucimy je do szafki po prostu, żeby sobie podjadać. Co za smicz? Te żelki w końcu są zdrowe, czy nie są zdrowe? No, powiedz, że są. Pod tym kątem jak najbardziej. To nie ma żadnej rodziny, czy to będzie napój zdrowy, czy ta żelka. Mhm. No, więc myślę, że to jest super pomysł, jakbyście takie mieli i zawodnikom podrzucali. Nie, dla nas tylko. Żeby to wymyślili. Tak. Nie, no naprawdę, myślę, że można to wykorzystać. Dobra, okej. Okay. Coś jeszcze? Jakiś z takich sztuczek byś mógł tutaj polecić? Jest to ciężko powiedzieć, bo jakby dużo trochę o tym mówimy, tak? Już nie wiem, co jest przejedzone, co wszyscy wiedzą, a co jest sztuczką, nie? Więc na przykład też w kontekście kofeiny staramy się nie przesadzać z kofeiną w okresach samych treningów, bo okazuje się, że to jest trochę kwestia dyskusyjna jeszcze, że odnośnie tego, czy jak się spożywa dużo kofeiny na co dzień, to czy ona daje później takie same efekty, jaką zasuplementujemy przed startem, niż jakbyśmy jej nie brali w ogóle i zasuplementowali. I na dzień dzisiejszy prawdopodobnie jest tak, że jeżeli załóżmy spożywamy codziennie 400 mg kofeiny i spożyjemy przed jakimś cięższym treningiem albo przed startem 300 mg, to ona pomoże nam mniej. Ale jeżeli przełamiemy tą barierę 400 mg, czyli na przykład spożyjemy 500-600, tak, to kopie, po prostu zwiększymy dawkę, nie? I mieliśmy takich zawodników i zawodniczki, które bardzo lubiły kawę i tam suplementowały kofeinę. Czwalnia ostro z tą kofeiną tam była. I wtedy limitowaliśmy w tym okresie przedstartowym. Mówiliśmy na przykład, że jak już chce stosować tą suplementację, to stosuj ją przed, nie wiem, jedną, dwoma najcięższymi jednostkami w tygodniu. Ale żeby nie było tak, że codziennie pijesz 2 monstery i 3 kawy jeszcze, nie? Żeby później podczas zawodów ta dawka kofeiny rzeczywiście zwiększyła tą wydajność, bo kiedy spożywam dużo kofeiny, to po prostu się robi w tych więcej receptorów adenozynowych i po prostu jakby są mniej wrażliwe jesteś na tą kofeinę, nie? No tak. Więc to też jest coś, na co zwracamy uwagę, nie? Żeby w tym okresie lżejszych treningów raczej sobie pić jakieś tam podwójne espresso, a w tych ciężkich jednostkach tylko stosować suplementację, nie? I przed startem tą kofeinę po prostu zwiększać tą dawkę i rozbijać na te dwie mniejsze dawki. To mam jeszcze takie trzy najciekawsze z mojej perspektywy po prostu, nie? Być może są jakieś takie, które by zainteresowały, ale ciężko mi teraz wymyślić, nie? A w takim razie jeszcze idąc do tych zawodów może, no bo powiedzmy, jeżeli tam masz duży zapas do limitu swojego wagowego, no to jest bajlando, jesz w opór, wiesz, fryteczki McDonald's, puchniesz sobie, jest fajnie i jesz na zawody. A w momencie, kiedy jesteś tak na granicy albo nawet chcesz zejść niżej, jak zrzucacie z zawodników? Wiesz co, mamy... Przede wszystkim trzeba zawsze ustalić, ile jesteśmy w stanie zrzucić. Tutaj, jeżeli chodzi o badania, no to niestety nie ma żadnych w kontekście trójboju. Jest jedno na dwuboistach. Tak, ja bym tak powiedział, że 4-5% to jest taka jeszcze zdrowa. Tak. Z doświadczenia. No nie? I my się mniej więcej zgadzamy. U większości osób staramy się zrzucać więcej niż 3-4%, ale zdarzały się przypadki, gdzie ktoś raportował, że już robił wagę kilka razy wcześniej. I u takich osób zdarzało nam się dochodzić do 5%. I nie rzutowało to na wynik. Czyli jak planował sobie zrobić 600 totalu, to nie zdarzyło się, że zrobił 580, bo czuł się osłabiony, nie? Więc do tych 5% zdarzało nam się dojść. Myślę, że więcej ciężko byłoby osiągnąć z tego względu, że okres między ważeniem a startem, szczególnie w IPF-ie, no jest 2 godziny. Więc... No, ale to w IPF-ie, nie? Tak. Powiedzmy, jeżeli mamy inne federacje, to jest cały dzień. I wtedy to już jest pole do popisu jak w MMA. Tam można je do 10% bezpiecznie naprawdę zrzucić bez wpływu na utratę siły. I my mieliśmy, pamiętam, Konrad Blewąska startował, nie wiem, czy to było XPC, czy jakaś inna federacja, ale tam miał cały dzień w każdym razie na między ważeniem a startem. Każda poza IPF to masz cały dzień. A, no widzisz. No to ja nawet chciałem, proponowałem mu, żeby zmniejszył, się zszedł do niższej kategorii. Że on właśnie był osobą, która była stricte nastawiona na wynik bezwzględny. My z tego zrezygnowaliśmy. Jeżeli ktoś byłby poza IPF-em, to myślę, że spokojnie do 10% jest uznawane za bezpieczne. No to jak to w tym momencie robicie? 10% powiedzmy na 100-kilowego chłopa. To jest 10 kilo. 10 kilo, to jest dużo przecież. Bardzo, no. To jak w tym momencie stracić? Bo rozumiem, że po tym ważeniu staracie się nadgonić te 10 kilo. Tak. No, taką pokrótce mógłbyś taką procedurę tutaj nam przedstawić? Jasne, to można by dla tych 10 kilo przedstawimy. Okay. To jest tak, że tą masę ciała można zgubić przez 3... Ty zapisuj. Przez... A wytniemy to. Tego nie ma. Trzy elementy są. Nie? Jest zmniejszenie zasobów treści jelitowej, czyli błonnik pokarmowy i ta objętość pokarmu w ogóle. Czyli zamiast na przykład gotowanego żujemy wafle ryżowe, bo są lżejsze. I jemy mało błonnika. Tyle samo kalorii ty zjesz? Czy zwariowałeś? To będzie wafli? Tak, to by właśnie można nabijać żelkami właśnie i tak dalej. Czyli czymś gęstym kalorycznie, żeby odbijać te kalorie. Więc to jest jedne. I to jest jakby... To jest o tyle fajne, że to nie rzutuje w ogóle na siłę. Bo jak zjesz mało błonnika, to w ogóle nie wpłynie na siłę, nie? Okay. Drugim jest kwestia glikogenu mięśniowego.
czyli stosowanie diety ketogenicznej przed zawodami. Na przykład w ostatnim 5-7 dniach, czasami 3, zależy jak to tam się wszystko pogada logistycznie, nie? Ale do tygodnia przed zawodami dietę ketogeniczną, czyli mniej niż 50 gramów węglowodanów dziennie. Z tego względu, że ten glikogen mięśniowy wiąże też wodę i 1 gram glikogenu około 3 gramów wody. Więc tracąc na przykład 700 gramów glikogenu mięśniowego, a takie zasoby mogą mieć turboiści, którzy mają większą masę mięśniową, to łącznie stracimy około niecałe 3 kg z wody i z tego, nie? Więc już mam dodatkowe. I trzecia kwestia jest kwestia odwodnienia, po prostu takiego o, nie? I tutaj też dieta niskowęglowodanowa promuje odwodnienie, bo zmniejsza wydzielanie insuliny, a ona powoduje resorpcję wody w nerkach. Ale też możemy stosować przede wszystkim ładowanie wody, czyli spożywamy przez okres 3 dni na przykład około, żebym was nie skłamał teraz, 100 ml na kilogram masy ciała, czyli jak ktoś waży 100 kg, to pije 10 litrów wody, tak? Mhm. Mam nadzieję, że to dobrze przeliczyłem. Mhm. Przez 3 dni. Wtedy dzieje się coś takiego, że mamy taki hormon wazopresyna. On reguluje wydalanie wody. Pijąc dużo, my tłamsimy jego wydzielanie. Mamy dużo wody, więc on się nie wydziela, nie musi trzymać wody w organizmie, mamy jej pełno. I promuje sikanie. Kiedy my w ostatnim dniu przed ważeniem odcinamy wodę, to wazopresyna powoli się zwiększa stężenie, żeby zatrzymywać jej gromadzenie w organizmie, ale ona jest połączona z takimi kanałami akwaporynowymi. W każdym razie, mówiąc bardzo praktycznie, przestajemy pić na przykład w czwartek, wazopresyna stężenie się zwiększa, ale ona jest opóźniona w czasie. I do piątku mamy wrażenie, że mamy dużo wody, wysikujemy bardzo dużo i tracimy więcej masy ciała, tak? Czyli w piątek na ważeniu ważymy na przykład 1% jeszcze mniej, niż jakbyśmy tylko odstawili płyny. Mhm. Więc ładowanie wody jest przydatne. No i w przypadku takiego gwałtownego typu 10% utraty masy ciała, warto też zlimitować spożycie soli na zasadzie 2-3 dni przed startem. Warto tego nie robić na przykład na tydzień przed startem, bo jak długo będziemy ograniczać, to może wzrośnie stężenie aldosteronu i to może działać negatywnie. W każdym razie na 3-4 dni można ograniczyć to spożycie soli. No i tutaj już dochodzi też kwestia odwadniania, czy to poprzez kąpiele, czy to poprzez saunę. My preferujemy saunę, jest dla większości zawodników bardziej taka komfortowa, jeżeli mamy dostęp, niż gorące kąpiele, ale to oczywiście zależy od sytuacji, nie? I więc z tego błodnika diety ketogenicznej i tego odwodnienia płynami możemy stracić około 5-6% masy ciała, no może do 7%, a resztę po prostu dobijamy odwodnieniem, najczęściej w ostatnim dniu, tak? Więc jeżeli ktoś ma ważenie w piątek rano, to w czwartek, albo nawet najlepiej w piątek, jeszcze przed tym ważeniem, niech idzie na saunę, czy na gorącą kąpiel i dopaca, nie? Czy to, że w sumie dosyć podobnie robimy, nie? No. I najważniejsze podczas potem jakby odbudowy jest właśnie zadbanie o ten aspekt odwodnienia. Są takie doustne płyny nawadniające. Orsali to jest w Polsce taki popularny. On ma najlepszą osmolarność do nawodnienia, czyli takie stężenie i soli, i glukozy. I on najszybciej i najlepiej nawadnia. Nie? Więc w tym pierwszym... Woda kokosowa też będzie, ona będzie działać bardzo podobnie jak sam napój izotoniczny czy woda, więc będzie działać trochę gorzej, ale będzie jakby nadal będzie fajnym do zacznienia. Powiedzmy, jak jestem po ważeniu, to nie ma większego znaczenia, czy izotonik, czy woda kokosowa? Wiesz, to ciężko, wiem, że są takie prace, teraz nie pamiętam dokładnie, jakie tam było, jakie były wnioski. Wiem, że to z tą wodą kokosową coś było kontrowersyjnego, ale no ciężko mi powiedzieć, nie wiem po prostu, wiesz? Nie analizowałem mocno tego tematu. Bo jeżeli ktoś gubi do 5% masy ciała, to większej różnicy, czy wypije sobie na przykład w IPF-ie, czy po ważeniu sobie wypije ten orsalit, który jest idealny, czy napój izotoniczny, który jest troszkę gorszy, ale jest bardzo podobny, to większej różnicy nie będzie. I poprzez taką praktyczność często zawodnikom po prostu sugerujemy, żeby pili ten napój izotoniczny, bo jest szerzej dostępny po prostu, nie? Tak, no i to kwestia nawodnienia będzie najważniejsza. Dla takiego komfortu psychicznego też w tych 2 godzinach między ważeniem a startem dostarczamy węglowodanów. I to jest około 50 gramów na godzinę, nie? Czyli około 100 gramów łącznie między ważeniem a startem dostarczamy. I to właśnie mogą być żelki, coś bardzo lekkostrawnego, wiadomo, żeby potem nie było na przysiadach, wiecie, skurczów i tak dalej, nie? Tak, to są te dwie najważniejsze rzeczy. A jeszcze tak powiem, w kontekście tych 5% w IPF-ie, to robimy tak, że nie ładujemy wody, nie odwadniamy się w saunach, tylko właśnie bazujemy tą dietą niskobłonnikową. Dietą, która ma niską masę, czyli wafle ryżowe zamiast ryżu białego, ugotowanego. Zmniejszamy trochę podaż węgli, najczęściej do 2-3 gramów na kilogram masy ciała i resztę po prostu odstawiamy płyny na 18-20 godzin przed startem, nie? I tą sód. Jakby ktoś chciał szerzej, to tam mamy na stronie u nas na dietkajnażarty.pl mamy artykuł, jak zrobić wagę w trójboju i tam jest wszystko od A do Z z przykładami takimi praktycznymi opisane. Ile najwięcej zrzuciliście z zawodnika?
Wiesz co, w Trójboju to był taki ekstremalny przykład. No. Mieliśmy takiego Damiana Damskiego. Pewnie was ogląda, serdecznie pozdrawiam, bo was śledzi. Kojarzę Damiana. Tak, i to było na jakichś debiutach chyba 2 lata temu już. No. To był taki boom, że wtedy bardzo dużo tych trybujów na te debiuty przygotowaliśmy. Mhm. I na Instagramie, kiedy sobie siedzę wieczorem, patrzę, pisze jakiś chłopak, że cześć, że tam chce zgubić trochę wagi, jak to może zrobić. No i my wchodzimy, mamy taką jakby ideologię, że pomagamy osobom, jak tam jakieś są takie proste rzeczy, to tam nie bierzemy pieniędzy, tylko po prostu odpisujemy na, w tym, nie? Na Instagramie. No i na chwilę zacząłem z nim pisać. No i pytałem się go. Mówię, ile tam masz zgubić? On mówi, że 6 czy 7% masy, czy 8% masy ciała. Mówię, o, że dużo tego, nie? Gadam z nim. O, i mówię, to dobra, to się dzwońmy, tak będzie szybciej. Ja z nim gadam, a on mi mówi, że on już do tego momentu, w sensie przez te ostatnie kilka dni, zgubił już kolejne 5%, czyli łącznie musi zgubić 13% masy ciała. On ważył chyba 80 kg, tam plus minus, a gubił 13 kg. I miał 2 godziny między ważeniem a startem, nie? I, no ja mówię wprost, że no to przecież stary, to przecież zgubisz bardzo dużo kilogramów w totalu, nie? Przez takie odwodnienie. Tam, odwodnienie rzędu 2% na wyciskaniu to może być utrata nawet kilku procent siły, nie? No mówię, to strasznie dużo kilo, nie? On mówi, że on wie, ale ma jakby o wiele mniejszą konkurencję, a bardzo mu zależy na medalu, tam chyba nie chcę kłamać, nie wiem, czy do jakiegoś stypendium mu tam nie zależało. No. Chciał w każdym razie ten medal mieć. No i mówię, dobra, nie? I on mówi, że jak mu nie pomożemy, to i tak sam będzie tą wagę robił. Bo on mówi, że to jest też niebezpieczne dla zdrowia, nie? Właśnie on miał jeszcze 16 lat i pamiętam, że byłem jakby bardzo go chciałem odwieźć od tego problemu. Właśnie on mówi, że on i tak sam sobie zrobi. Mówię, dobra, to ci pomogę, ale mówię, że muszę mieć normalnie zgodę twoich rodziców. Mówię, bo że wiesz, bo to są takie opisy, że może być to nawet ostra niewydolność nerek, nie? No. I potem w przyszłości jest większe ryzyko wtedy tej niewydolności. No i mówię, no dobra, no to ci pomożemy, ale jakby licz się, że te konsekwencje mogą być. Nie pamiętam wtedy, że on do tego przez ten pierwszy swój okres, gdzie przez te kilka dni sam robił tą wagę. No wiadomo, że tak trochę nieoptymalnie to robił. Chyba pamiętam wtedy już sól ograniczył, mocno węgle i tak dalej. Mhm. Płyny wtedy już ograniczył, a to właśnie te płyny, ta gospodarka wody jest bardzo wrażliwa. Najlepiej w ostatnich kilku dniach tylko ją manipulować, mhm. Bo jak zaczniemy odwalniać się na 2 tygodnie, chodzić do sauny przed, no to tak, tak. Później jakby ta retencja może być wręcz większa troszkę, nie? No i tam kombinowaliśmy. Pamiętam, że jak on wyjeżdżał, bo on jeszcze jak startował z samego rana, to całą noc chyba z Białegostoku jechał, czy tam z Bydgoszczy, jechał autem do Wrocławia. Ja cię kręcę. Ja pamiętam, 22 do niego dzwonię i on normalnie, ja z nim rozmawiam i on tak, że przepraszam, jeszcze raz, czy możesz powtórzyć, bo się trochę rozkojarzyłem. Taki wiecie, w ogóle nie ogarniał, nie? I mówi, że jechał, że tam próbował zasnąć w tym aucie. Pamiętam, że właśnie, żebym on jechał chyba z jakimś kolegą i z tatą, żeby ten kolega tam monitorował, czy w ogóle wiecie, dożyje, nie? W każdym razie dojechał. Chyba jeszcze tam na samym końcu musi na jakimś rowerku dopacać z pół kilograma. Więc no to było drastyczne. I powiem szczerze, że no 11 kilo to było, czyli 13%, nie? Zgubił, wystartował. Co prawda startował tam dwóch zawodników, za srebro, bo strasznie dużo sił mu spadło. No ale no to było takie bardzo duże przeżycie dla mnie, nie? No to jest taki już kwestia bardzo takiej wysokiej odpowiedzialności. No ogóle, naprawdę, nie? Powiem ci, że nie wiem, na przykład teraz nie wiem, czy byś takiego czegoś znowu drugi raz podjął. Bo wiesz, że to naprawdę te konsekwencje zdrowotne mogły być, nie? A właśnie jeszcze ten wiek taki był bardzo mocno jakby taki, wiecie, kontrowersyjny, nie? Dobra, jakieś inne takie wyzwania na dietetyczne mieliście? Wyzwania dietetyczne? Takie sportowe powinny, w trójbojowo? No, tak. To mieliśmy z takich wyzwań, z ciekawszych, było taki, że była osoba z jedną nerką, chłopak był, i tam podaż białka na przykład musiała być niższa. No ale z drugiej strony wiadomo, że ten performance będzie wtedy słabszy. Wtedy pamiętam, kombinowaliśmy, tak mocno klinicznie musieliśmy się zagłębić i postanowiliśmy wtedy na suplementację leucyną, właśnie żeby ten próg leucynowy przekraczać. Bo są takie prace, że przy niższej podaży białka właśnie ta suplementacja leucyną może promować ten wyższy MPS, no i ten sam przekładać na lepsze osiągi, nie? Pamiętam, że ta współpraca jakoś długo z tym chłopakiem współpracowaliśmy, ale pamiętam, że to była taka mocna zajawka dla nas, takie wiecie, mocne. No fajne wyzwanie po prostu, nie? Że mocno musieliśmy to analizować, z takimi lekarzami tam się kontaktowaliśmy, czy to będzie bezpieczne. No w każdym razie się to udało i tak postawiliśmy na tą suplementację leucyną. To było takie, no dla mnie takie ciekawe po prostu to było. A z takich praktycznych aspektów, to jeszcze z trójboistką, z Agą Duczykąt, którą sobie się pozdrawiam, z wyciskarką taką. Ona miała bardzo duże problemy z kontrolą sytości. I ja się bardzo mocno tym tematem interesuję, nawet szkolenie z Demenem Perelu zrobiliśmy o tym. Ale no u niej już dosłownie nic nie działało. Ona bardzo dużo miała takie parcie na słodycze. Teraz myślę, że z perspektywy czasu, gdzie już mocniej się tym właśnie tematem psychologicznym też interesuje, na pewno zasugerowałbym konsultację taką właśnie psychologiczną, bo to myślę, że na tym podłożu może było coś być. I wtedy na przykład kombinowaliśmy nawet z dietą ketogeniczną, bo ona może lepiej promować sytość. Rzeczywiście na diecie keto
jest mniejsza taka tendencja do jedzenia, nie? Do podjadania, bo ta sytość jest na wyższym poziomie. I pamiętam, że właśnie z tą dietą ketogeniczną tam się u niej trochę mordowaliśmy, bo nie mieliśmy po prostu praktyki, nie? Nie układamy diet keto, odsyłam najczęściej, jak ktoś mocno chce do innych tam dietetyków, bo nie mam przepisów, wiadomo i tak dalej. To tam mocno główkowaliśmy. No i już, jak już to zrobiliśmy, tam kilka godzin to układaliśmy, wszystko zaprogramowaliśmy, to się okazało, że ona tam miała jakąś wyższą objętość treningową na tym wyciskaniu. I mówię, że tak jej odcinało siłę właśnie, bo tych węgli jej brakowało. Że zrezygnowała chyba po tygodniu, mówię, że to też dla niej nie jest, nie? No to też było takie, no zakończyło się fiaskiem, ale też takie ciekawsze. To były takie trzy najciekawsze. No takie jak ogółem w Trójboju, dość jest takie powtarzające się przypadki, nie? Że właśnie no to jest, nie, tak jak mówiliśmy, niedojadanie węgli, duża podaż nasyconych, bardziej o tą zdrowotność diety, zadbanie dokładnie o makro, plus takie tipy, o których mówiliśmy, nie? Cool. Dobra, no słuchaj, jak na moje pytanie odpowiedział już na wszystkie. Nie wiem, czy ty chcesz coś jeszcze zapytać? W sumie nie. Może ja zapytam tak po prostu, jak ci idą przygotowania do debiutów? O, dziękuję. Po konsultacji u Jurana, bo byłem na konsultacji jeszcze przed pandemią, gdzie pierwszy raz podchodziłem pod low bar, bo miałem, zawsze siadałem highbarowo. No i ja miałem taki trochę kompleks, wam powiem, z tym przysiadem, bo no miałem słabe po prostu, nie? 140 kg i miałem taką też psychiczną barierę, że na przykład te pikowanie mi doszło dość dobrze, ale jak podchodziłem pod maksa i miałem już 140, na przykład 1 na kilo na sztandze, to już psychicznie wiedziałem, że nie wezmę, nie? Wiecie, o co chodzi? I to było takie do mnie dość ujmujące. No ale właśnie jak przyszedłem na ten low bar, jeszcze na oprany zacząłem używać i pas, to ten w sumie wynik jest taki dla mnie trochę bardziej satysfakcjonujący, tam wiadomo, że on jest daleki od ideału, ale no dość dobrze. Ja teraz mam taki trochę problem, że na mojej piwnicy, na moim strychu na siłowni nie mogę robić martwych ciągów, nie? Bo mam przede wszystkim taki patyk, a nie sztangę, która waży chyba 8 kg. I ona jest taka, że też nie mogę uderzać, bo mam podłogę i spadnie. Na strychu martwych ciągów to może nie zagrać troszkę. Tak, tak. Ale no miejmy nadzieję, że dobrze. Zobaczymy, jak ten wynik będzie. Planuję, myślę, że to będzie takie mocno z motyką na słońce. Ale chciałbym przebić mojego kolegę Damiana Perola, który wykręcił całkiem niezły wynik, zrobił 582,5 kg. Jakbym zrobił 583, to nie może. Ostatnio się ze mnie śmiał na Instagramie, bo wrzucił, że właśnie, że Thor suplementuje BCA i robi 501 w ciągu, a ja nie mam takiego totalu i się z niego śmieję, że BCA nie działa. Ale 500 w totalu myślę, że teraz bym już złamał przez ten przysiad, także... Rękawica została rzucona. Tak, Damian, tak. Pilnuj się. No więc zobacz, mam nadzieję, że się odbędą. Odbędą się? Jak myślicie? Liczymy na to, no. Musimy bardzo też... Bardzo mocno na to liczymy. Też musimy w sumie pogadać między sobą z Tyborą, jak to będzie. I wybadać, jaka będzie opinia, że tak powiem. Bo dużo ludzi jeszcze w ogóle nie może trenować i zastanawiamy się, czy na przykład nie zrobić tych debiutów w marcu. Aha, no żeby mieli czas na przygotowanie. Tak, ale to na pewno nie zrobimy tego bez konsultacji, że tak powiem, publicznej z zawodnikami, bo no, sytuacja jest ciężka. No. Pewnie. Jest taka ciężka, że no, wcześniej nic takiego nie mieliśmy wcześniej za mojego życia, za moich rodziców też raczej nie. Tutaj ciężko jest mówić, co będzie dobre, co będzie złe, jak nawet nie wiemy, kiedy te siłownie otworzą. Jasne, dokładnie, no. To jeszcze wiesz, wchodzi tak naprawdę jeszcze do tego Fit Fabric. Cała polityka w ogóle kraju odnośnie sportu, bo no powiedzmy sport jest gdzieś na końcu potrzeb, jasne, nie? Teraz jasne. Trzeba ruszyć gospodarkę, a jednak to są jakieś tam potrzeby wyższego rzędu niż po prostu pracowanie, jedzenie. Więc możemy być na szarym końcu i trudno powiedzieć, jak będzie. Nie? No dokładnie, bo my wtedy salę mieliśmy ogarniętą praktycznie pół darmo. No a bez jakiejś tam pomocy finansowej no to ciężko będzie, bo na zeszłym debiutach w ogóle nic nie zarobiliśmy. Nie? Akurat tak się tam się spiął budżet, że wyszliśmy praktycznie na zero. I tutaj bez jakiejś pomocy finansowej z zewnątrz to będziemy się starać, ale... No. Trzymam kciuki, bo to naprawdę tak... Ja niestety nie byłem, bo miałem szkolenie swoje, bardzo chciałem być, ale powiem wam, że no, z kim bym nie rozmawiał, to mówili, że najlepsza impreza taka sportowa, trybujowa, na jakiej byli, nie? Że dzięki. Pod kątem takiej atmosfery i tak dalej, że... No ja mega jakby... Ja też jakby byłem aktywny sportowo, bo grałem kupę lat w siatkówkę i też inne sporty uprawiałem. I brakuje mi takiej rywalizacji sportowej, nie? Tak w sumie odkąd skończyłem tutaj studia na UMEDzie na Wrocku, to mam tak, że bo tam jeszcze grałem w siatkówkę. I mega mi brakuje takiego, wiecie, właśnie na drugiej stronie siatki stał przeciwnik i takie było, wiecie, zawsze trzeba było być trochę lepszym, nie? Na tą siłownię tak chodziłem, ale tak dla siebie. No i właśnie... Zmieniają postać rzeczy, zupełnie. Nagle się masz jakiś jasny cel i tak, tutaj treningi nabierają sens po prostu. I właśnie tak po konsultacji, po dyskusjach z Damianem, on właśnie startował i tak trochę mnie tym namówił. Potem tutaj na siłowni jeszcze kilku chłopaków poznałem, którzy też tam chcą startować i... No, miejmy nadzieję, to... No jak tak, no to musimy zrobić. Czyli ja postanowione. Tak.
Dobra, to co, na koniec tak jeszcze, żeby was zareklamować. Nie wiem, czy trzeba, ale jeżeli ktoś potrzebuje porady dietetycznej, to może was szukać na Facebooku, na Dietetyka Nie na Żarty. Tak jest. Na Instagramie. Też jesteśmy. Dietetyka Nie na Żarty. Ewentualnie stronę www.dietetykajnażarty.pl. Skoczyli. Okej. I w sumie na tych mediach głównie działacie, tak? Tak. Jeszcze zaczęliśmy właśnie z podcastem. Może to jest wasza konkurencja, więc wypaliłem. Wygrały się. Ale mamy dietetyczny podcast. Odcinki są dopiero dwa, w sobotę wychodzi trzeci. Super. My serdecznie zapraszam, bo takie rozmowy ze znanymi osobami na temat diety. Pierwszy był trybuista, był Michał Owczarzak, Owca WK, więc jakby ktoś chciał posłuchać, to zapraszamy. Dobra, gdzie na YouTubie? Na Spotify'u jesteśmy i na Apple Podcast, na YouTubie nie jesteśmy. A, dobra, okay. To zapraszamy w takim razie na Spotify'a i tam się dowiemy coś pewnie więcej o diecie. Tak jest. Dzięki serdeczne za udział. Myślę, że rozjaśniłeś troszkę naszym słuchaczom, jak to jest z tą dietą. Dobrze, że żelki są zdrowe. Bardzo mnie to cieszy. Do słuchaczy oczywiście na koniec serdeczna prośba. Jeżeli uważacie, że podcast jest na tyle przydatny, że może się przydać jakimś znajomemu, to podeślijcie mu, publikujcie, tak żebyśmy tam troszkę zwiększyli swoje zasięgi. I co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Ślicznie dziękuję za zaproszenie.